lub paranormalium. Ta informacja szczególnie ucieszy naszych słuchaczy z Jarosławia i okolic, bowiem Klub Paranormalium w Jarosławiu po krótkiej przerwie powraca do aktywności. 4 marca 2017 roku klub rozpoczął drugi sezon spotkań dyskusją na temat Bogowie muszą być szaleni. Spotkanie jak zawsze poprowadził nasz słuchacz Tomasz Pawlus. Posłuchajmy zapisu dyskusji. Dobry wieczór, witamy wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drugi sezon spotkań klubu Paranormalium wystartował. Właśnie w tej chwili machamy oczywiście, pomachaliśmy. No odpoczęliśmy trochę, kto odpoczął, to odpoczął. No i wróciliśmy na stare śmiecie przy okazji. Także nikt nam już dzisiaj nie zarzuci szumów, kawiarnianych, krzyków, stolat. Będzie wszystko wyraźnie słychać. No co jeszcze z takich? No nic się strasznego, ani złe, ani dobrego nie wydarzyło przez ostatnie półtora miesiąca, jak nas nie było. Wszyscy żyjemy, raz w mniejszym lub większym gronie się spotykamy, spotykać się będziemy, chociaż miałem dzisiaj chwilę zwątpienia, no ale jednak powstrzymano mnie przed rezygnacją. No i to zaczynamy dzisiaj ten temat. Co jeszcze z tych? Aha, tam raczej do komentarzy pod tymi nie będziemy wracać. Dziękujemy za akurat nie dzisiaj przejrzałem komentarze dotyczące naszego spotkania z Justyną, że fantastyczne było. Dlatego też między innymi ponowiłem na Facebooku, przypomniałem to nasze spotkanie, także możecie, znajdziecie je zawsze, czy na naszej stronie, czy na stronie Radia Paranormalium. Także tam spokojnie możecie sobie przesłuchać jeszcze raz to jedno z najbardziej wstrząsających naszych spotkań, jakby na to nie patrzeć. Przy okazji przypominam, że Justyna nie skończyła jeszcze walki z tymi oszołomami, z tymi farmaceutami i tym wszystkim, także śledźcie to, wspierajcie ją i tam patrzcie na różne jej inicjatywy polegające na tworzeniu takich ośrodków wojewódzkich wspierających osoby, które podejmują podobną walkę z przemysłem farmaceutycznym, chroniąc swoje dzieci. Dobra, to na tyle. Oczywiście pozdrawiamy słuchaczy Radia Paranormalium. Mam nadzieję, że Marek puści nas po dłuższej przerwie, chociaż na pewno wiem, że puści, bo już się pytał kiedy. No jesteśmy w porządku. Dobra, temat dzisiejszy. Taki dałem słynny film był kiedyś, co prawda kompletnie nie miał wspólnego nic z bogami, ale tytuł mi się spodobał. Bogowie muszą być szaleni. Zostawiłem to bez znaku interpunkcyjnego na końcu ten temat, bo czy postawimy znak zapytania, czy wykrzyknik, odpowiedź będzie taka. Moim zdaniem nie będziemy tego wiedzieć, czy bogowie są szaleni. Nie chciałbym się dzisiaj skupiać tylko i wyłącznie na naszym kręgu kulturowym, na naszej religii chrześcijańskiej. W ogóle tam na pewno zauważyliście, że zacytowałem to i na tym rozpoczniemy dyskusję. Takie stwierdzenie, że człowiek w trakcie swojego rozwoju, w momencie, w którym zaczął się stykać ze zjawiskami, których nie mógł wyjaśnić, to wymyślił sobie Boga, bogów i takich rzeczy. I teraz kwestia tak, no, światopoglądy tutaj na pewno się zetrą dotyczące, czy kto kogo wymyślił, czy człowiek Boga, czy Bóg człowieka. No jest mniej więcej rozmowa na temat, co było pierwsze, jajko czy kura, co za bardzo jest tego. No niemniej jednak, na czym bazujemy w religiach? W religiach bazujemy na wierze. I to jest podstawa każdej religii, wiara. Za wiarą idą instytucje, które tę wiarę umacniają. Bank Watykański. W sumie powiedziałem tak o zachodnich religiach, o tych właśnie chrześcijaństwa. Im dalej na zachód, tym religie bardziej się skupiają na takich, też mają pojęcie Boga, ale tak jakby mniej je zgłębili i bardziej religia jest jakby taką kartą przetargową do manipulowania. No jest instytucją, jest instytucją. Tu chciałem powiedzieć, że są w tym kontekście są trzy ważne znaczenia. Jest coś takiego jak wiara,
jak religia i jak Bóg. Niestety w wielu przypadkach, w wielu religii są to kompletnie trzy różne sprawy. Szczególnie dla tych tak zwanych wierzących. Co ty, Grzegorz, o tym sądzisz? Nie sądzisz, że tak jest właśnie? Tak jest, bo właśnie religia zabiła Jezusa, a jednak wiara z Boga pozostała, tak? Jakaś religia też. W sumie tak bardziej, jakbyśmy mieli rozmawiać o religiach, to bym się też tak skupił na tych religiach typowo wschodnich, które są już narody i nacje są religijne od kilku tysięcy lat i ta religia jest jakby elementem życia i ta religia o wiele bardziej rozwinęła się niż na Zachodzie, która no, powstała, nie wiem, 2000 lat temu, czy jakieś właśnie pisma ze wschodu przerabiane na modłę zachodu, żeby to też podpasowało. W ogóle też była taka teoria, że Jezus swoją całą wiedzę przyniósł właśnie ze wschodu, bo tak on Syryjczyków i tam wgłębiał tą wiedzę, a później wrócił i dla Żydów to była całkowicie obca religia i właśnie dlatego go zabili, bo zbyt jakby to było inne, całkowicie inne niż to, o czym Żydzi myśleli. Dla nich Bóg to był właśnie groźny Bóg, który karze wszystkich surowych grzeszników, a religię wschodu to religię miłości, w którym stawia się nacisk na szczęście, na zgłębienie Boga, na odkrywanie tego właśnie Boga w sobie i rozumienie właśnie, że wszystko jest istotą, wszystko jest natury duchowej i odkrycie właśnie tego, jakie jest nasze, jakie są nasze zależności właśnie z Bogiem. Podobno niektórzy mówią właśnie, że my sami jesteśmy bogami, ale tutaj akurat bym polemizował z tym, bo nie mamy nieograniczonego potencjału. Może jesteśmy tej samej natury, ale nasze możliwości i potencjał jest o niebo mniejszy właśnie. Ale no tak patrząc na to... Ale jest jeszcze też taka kwestia, którą tu jakby poruszyłeś, kwestię tych religii wschodnich. Mhm. My troszkę, tak powiem, ja jestem sceptykiem w tym zachłystywaniu się tymi wszystkimi z mandalami, prawda, dzwonkami i takimi rzeczami. Tak, to jest przede wszystkim inny krąg kulturowy, którego my się możemy się uczyć, ale się go nie nauczymy, bo sam powiedziałeś, że to są o wiele starsze religie, wiele, może nie, jeżeli nie chodzi o religię, wierzenia, które tam ewoluowały, prawda, przechodziły, przenikały się. Ale to nie jest też taki, to nie jest też taka, no jakby powiedzieć, taka całkiem z innej bajki religie są, że tam nie było na przykład, bo ja spotykam się z takimi tego, na wschodniej religii nigdy nie było wojen religijnych. Nigdy nie były, nie była prowadzony, nikt nie prowadził wojen w kontekście religijnym. Mówię te daleko wschodnie, Chiny, Japonia, Duzi, prawda, były tam te, Guzik, prawda? Ostatnio, moim zdaniem, polecam też, a propos filmów, jest kapitalny film Milczenie. Nie wiem, czy żeście słyszeli. To jest o początkach i załamaniu się kościoła chrześcijaństwa nawracanego w Franciszkanie w Japonii. To jest chyba XV-XVI wiek, to są początki, prawda, tam tej ekspansji. No i jest moment taki, że no ci tam z 20 zostało męczennikami, z czego 3 jest świętych teraz, którzy tam zostali wymordowani, a Japończycy wysiekli ich totalnie. Przez 25 lat to był zakaz chrześcijaństwa w Japonii, totalnie. Później oczywiście no z racji tego, że po franciszkanach przepłynęły okręty z bronią i z takimi rzeczami, no więc religia została wprowadzona tam, chociaż widzieliście, no nie sprawdzicie, no ile tam jest na całą Japonię 300 tysięcy chrześcijan i to też jakieś odnogi są takie. Także tak jak nasza religia się tam nie sprawdza, tak moim zdaniem to jest, ale poza tym to jest zawsze te wszystkie wierzenia, one mają bardzo, przepraszam za wrażenie, cholernie wspólny mianownik. No tak, bo poszukują Boga wszystkie religie, ale na inne sposoby, zależnie od mentalności danej grupy społecznej, bo jeśli na przykład ludzie, dana społeczność, na przykład tak jak mówimy zachodnia czy nasza, skupia się tylko właśnie głównie na materialistycznych czynnikach życia, czyli tam zdobywanie jakichś rzeczy, które sprawiają przyjemność, nie wiem, materializm, konsumpcja, pieniądze, tak ludzie o innej mentalności, uczeni już od małego dziecka właśnie o tej duchowej naturze życia, mają całkowicie inną mentalność. Ta religia tam się sprawdza, bo tam już nawet jak się mówi w Japonii, jak kogoś potrąci samochód, to on wstaje i przeprasza tego, kto go potrącił. Czyli taka mentalność, że właśnie no, każdego traktuje się jak siebie samego. Ale... W Japonii tam jest shintoizm. To jest odmiana buddyzmu, tak? Dobrze? Nie kojarzę, bo ja najbardziej to w hinduizmie i wedy zgłębiam. Myślę, że weda. No i, ale tutaj chciałem powiedzieć jeszcze, że w tych jeszcze
no niestety najgorszą rzeczą, moim zdaniem oczywiście, w każdej religii, to jest powstanie kościoła. To już bardziej właśnie instytucja, która powstaje nie do celu wygłębienia Boga, to jest przykrywka moim zdaniem, to już jest bardziej narzędzie do robienia biznesu. Ale nie zawsze też, bo też są jednostki. No oczywiście, no to też można powiedzieć, że nie jest tak, ale przeważnie to dobro w tych kościołach, to tam chwileczkę jest, a przeważnie, no popatrzcie się na tą historię papiestwa, no na te wieki siedmiowieczne papiestwa, no to jest, pornusy to jest pikuś. Inkwizycja. No pornusy to, no inkwizycja, no to zabijanie ludzi, ale to rozpasanie, to takie, no papieżami zostają ludzie, którzy tam, nawet ci najsłynniejsi, co nie jestem imiennie przygotowany, bo się gubię w tych papieżach, ale ten który ufundował Kaplicę Sekstyńską, prawda? No to przecież... Oni mieli swoje dzieci, tam ustawiali ich, no to możecie to zobaczyć w tych filmach o Borgiach, o tych wszystkich, co pokazują, to przełom średniowiecza i wieków następnych, prawda, no to jest tragedia, to w żadnym wypadku to nie jest dla mnie instytucja, która powinna reprezentować Boga na ziemi. O, w ten sposób tak to górnolotnie powiem. Bo każdy z nich dążył do tego, żeby umacniać swoją pozycję i swoje zrozumienie. Po prostu wizję. Bóg został Boga, potraktowany instytucjonalnie. Wypaczono w ogóle to pojęcie niesamowicie. Było takie szczere poddaństwo, prawda? Że jest jedna wizja i musicie się z tym podporządkować do tego. No po to były robione te wszystkie sobory, że niby były dyskusje tak naprawdę, ale wszelkie decyzje, które to były podejmowane, no niestety były politycznie też wcześniej ustalane, co komu pasuje, czy to jest władza, tak jak cesarska właśnie, czyli skupiona, prawda, w postaci jednego człowieka, który jest nieomylny. No każde wprowadzanie za każdym razem różnych rzeczy. Za każdym razem miało tylko jedno i na celu pokazanie ważności tego człowieka i dążenie do jego takiej absolutu władzy. No dobra, no to ale dobra, zostawmy historię. Pomyślmy teraz, w jakim momencie teraz jesteśmy i przed jakimi my wyborami stajemy i czy te wybory są łatwe. Przede wszystkim, tak, ja to tak zauważam, troszkę żyję i to taka, na naszym na przykładzie naszego kraju, nie? Że nasza wiara to jest taki dipol latający, tak jak w tym. Jak coś jest tak, że nas cisną, to my wtedy jesteśmy bardzo wierzący. Są etapy, że wiara staje się modna, prawda? Z różnych przyczyn dobrze jest się pokazać w kościele. Za komuny źle było się pokazać w kościele. To jest takie popadanie w skrajność. Ja nie mówię, są ludzie, którzy całe życie są wierni, prawda, tej swojej wierze i, prawda, walczą o nią i tego, i pełny szacunek dla nich i złego słowa i zawsze będę ich bronił, jak ktoś ich będzie nazywał katolami czy jakimiś takimi rzeczami. Moim zdaniem tacy ludzie mają o wiele więcej się czymś do pochwalenia niż takimi, niż te takie nijakie, genderowo, prawda, jakby to nazwać, poprawnie polityczne kreatury, które jak trzeba będzie i będą miały w tym interes, to i tak do kościoła pójdą i się pokażą, to taka dwulicowość. No to jest przeciwieństwo wszystkich zasad. Każda wiara neguje dwulicowość. To jest jeden z większych grzechów nienazwanych w tych dekalogach i wszystkich rzeczach, ale dwulicowość to jest najgorsza rzecz, to jest zdrada. Dwulicowość się zdradza samego siebie, bo się nie można samo określić. Jak nie jesteś w stanie powiedzieć, to jest taka, jak ja to nazywam, taka glizda ludzka, która się dostosuje do każdego miejsca, do każdego czasu i przestrzeni. No w sumie tak jakbyśmy próbowali wyciągnąć jakiś wspólny mianownik z wszystkich religii, czyli Bóg i różne sposoby patrzenia na tego Boga, na to pojęcie. I tak mi się wydaje, że te właśnie nasze typu chrześcijaństwo bardziej wykorzystała to pojęcie Boga jak kij i marchewka. Czyli my ci damy Boga, ty go znajdziesz, będziesz szczęśliwy, ale nie mówił w ogóle, jak tego Boga znaleźć. Jest tylko opis, że musimy właśnie tam żyć w duchowy sposób, ale co to znaczy? Tutaj jest opisane, co musimy zrobić, ale nie mówi nam się, jak to osiągnąć.
zrozumieć. I jeśli ktoś tak bardzo no, nie wsiąknie w te tematy, to w życiu nie zrozumie istoty Boga, bo moim zdaniem Boga trzeba odkrywać poprzez swoje czyny, poprzez swój sposób myślenia, poprzez to, co myślimy o innych ludziach, w jaki sposób ich traktujemy. Jeśli widzenie świata jest duchowe, czyli człowiek widzi w każdym innym człowieku jakby cząstkę siebie, wręcz tą samą naturę i tak jakby skrzywdził tą osobę, to tak jakby skrzywdził samego siebie, to wtedy właśnie w takich społecznościach, gdzie ludzie widzą świat w taki sposób, właśnie nie ma konfliktów, bo ten egoistyczny sposób myślenia jest już porzucony. Ludzie albo oddają się pod opiekę Boga i czują, że ten Bóg chroni ich, daje inspirację, pomaga im w jakiś sposób wyjść z tych takich schematycznych sposobów myślenia. Niektórzy w tego Boga nie wierzą. Po prostu to, co w danym momencie ktoś czuje jakieś pragnienie, jeśli na przykład ktoś chce poznać tego Boga i chce go zgłębić, jeśli to pragnienie jest szczere, to w jakiś sposób wydarzenie ułożą się tak, że tego Boga pozna, bo spotka osobę, którą wytłumaczy, albo natknie się na jakiś artykuł i zacznie to zgłębiać. I to jest właśnie kwestia tego typu, że w tych społeczeństwach naszych właśnie próbuje się wytępić od samego początku takie duchowe myślenie i nastawia się właśnie tylko ludzi przeciwko sobie i żeby brać udział w tym wyścigu szczurów. A moim zdaniem Bogiem właśnie, się straszy. Bogiem się albo straszy, albo właśnie w jakiś sposób no, mówi, że tylko my mamy wiedzę o Bogu, chodź do nas i staje się właśnie taką częścią tego stada, tych owieczek, które beczą, ale nie wiedzą po co beczą. Tak to pisał. No ale właśnie no, kwestia tego typu, że jak ktoś już spróbuje to zgłębić, próbuje na przykład szerzyć w innych społeczeństwach takie myślenie z innych jakby społeczności, to od razu automatycznie ludzie bronią się, bo mówiono na przykład im, że to jest złe, to jest i bez zastanowienia się i bez myślenia na przykład od razu atakują, nawet się nie zastanawiając, czy to, co mają ci ludzie do powiedzenia jest dobre, po prostu powiedziano nam z góry, załóżmy, że tak, oni tak, są takie jest podchodzenie do różnych nawet, do różnych... Ja nie chcę nikogo tutaj bronić, ani nikogo rewerować, ale wszyscy wiemy, jakie mamy nastawienie, my, ogólnie pojęte społeczeństwo chrześcijańskie, do tych pukających do drzwi, ja ich nazywam, czyli do świadków Jehowy. W sumie wielu z tak zwanych, ja teraz mówię całkiem obiektywnie, wielu z tak zwanych gorliwych chrześcijan, to najmniej, że tak powiem, gorliwy wyznawca tego kościoła jest w stanie ich zagiąć merytorycznie w kwestii wiedzy o Bogu, przekazanych informacjach w tych księgach świętych, prawda, w tym wszystkim. A my tacy, ten taki szary chrześcijanin, to tak mimo wszystko w większości to jest taki płytki w swojej wierze. Regułki, które wyklepał kiedyś, ale nie byłem. I to w wielu... Z czego to może wynikać? Może z wygodnictwa. Być może tak, ale ja uważam, że to wynika z takiej tradycji, szczerze mówiąc, że wiara stała się u nas taką tradycją, że tak trzeba, tak wypada, przekonania nasi rodzice, dziadkowie i tak dalej, więc... I wszystko się wyłamać z jakiegoś schematu, nawet jeżeli człowiek nie jest przekonany do tego, czy to jest potrzebne. To znaczy, to nie jest potrzebne. Dlaczego tak też na chrześcijaństwo? Dlatego też nie każdy jest właśnie skłonny do tego, żeby zgłębiać te podstawy właśnie, co pytasz, czyli dlaczego najgorszego sortu świadek Jehowy wie więcej niż pan losu katolicki chrześcijan. No tak, i poza... Jeśli ja miałbym coś jeszcze tutaj dodać, tutaj co tam dyskutujemy, to moim zdaniem należałoby właśnie zapytać, kim jest Bóg, kim jest w ogóle, czy to jest jakiś byt, czy to jest istota, kim on jest. Moim zdaniem, to, i też z tego, co mniej więcej czytałem te wedy, to jest istota o nieograniczonym potencjale, która po prostu chciała stworzyć istoty, które jakby no nudziło mu się, nie wiem, czy czuł się samotny i po prostu stworzył ten taki ogromny, przejawiony wszechświat, różne inkarnacje o podobnej mocy do jego samego i po prostu te takie cząstki jego o wiele mniejszym potencjale, ale właśnie zależne od niego i kontrolowane i po prostu naturą takiej cząstki, czyli nas, jest powrót tego jakby stanu, w którym nie ogranicza nas materia, nie ogranicza nas ten świat, który taki wulgarny, tylko powrót do tej jakby takich typów energii. Ale wiecie, ja się zawsze zastanawiałem, tak jak już wspomniałem, zawsze mnie to zastanawiało, czy faktycznie ten Bóg, w którego tak wierzymy, oczywiście my katolicy, czy on jest istotą jakąś fizyczną, czy na przykład jest to byt duchowy. Tak, ma ciało, ale właśnie duchowe. Czy to po prostu jest istota z wyższych wymiarów, czy tam, jak wolicie, z wyższych sfer, no jakkolwiek to nazwać, no, prawda? Tak, zawsze mnie to mnie interesowało i dlatego chciałem też poznać też właśnie zdanie na ten temat. Moim zdaniem to będzie odpowiedź na twoje pytanie będzie zawsze indywidualna. Każdy, który będzie miał jakieś przekonanie do jakiegoś
schematu istnienia Boga, to będzie sobie go tak tłumaczył. Ktoś rozumie, ludzie, którzy nie są w stanie pojąć istoty nieistnienia czegoś fizycznego, będą sobie wyobrażać bogów cieleśnie, fizycznie, patrz Grecja. Wymyślili sobie setki bogów. No, Egipt, już cały Panteon, no, prawda? Bo wzięli sobie tych bogów, ale widzą jako zarządców albo reprezentantów, no, albo pierwszego właśnie głównego, który stworzył innych. I po prostu, żeby zarządzać tym ogromnym wszechświatem, potrzebuje jakichś zarządców, bo samo to by się wszystko nie zarządzało. Właśnie to mnie zawsze zastanawiało. Masz cały Panteon bogów, masz Egipt, Grecja, Rzym, prawda? Te wszystkie narody sił, i były i każda z tych grup, prawda, miała swoją cywilizację. O, właśnie, brakowało mi słowa. Dzięki. Każda z tych cywilizacji miała swoich bogów. Tylko teraz pytanie kolejne, które się teraz pojawia, które moim zdaniem też moglibyśmy postawić. Kim byli ci bogowie, w których tak mocno wierzyły dawne te cywilizacje wcześniejsze przed nami, tak? Kim byli? Czy to były istoty fizyczne z krwi i kości? Czy to były istoty duchowe z innych wymiarów i wyższych sfer? No, jak ja bym to opisał, to też były istoty fizyczne, tylko że bardziej rozwinięte, tak jak myślimy o zaawansowanych cywilizacjach, to mogły być po prostu, nie wiem, zarządcy pewnych elementów w wszechświecie, na przykład załóżmy ktoś tam w różnych religiach inaczej ich nazywali, na przykład ktoś steruje słońcem, ktoś steruje na przykład wiatrem, ktoś tam steruje wodą, czyli jakby, że Bóg potrzebował pewne jakby doskonalsze istoty, które zarządzałyby tym niższym przejawieniem, nie duchowym, tylko materialnym. I właśnie ci bogowie, o których mówisz, moim zdaniem są to właśnie takie cząstki reprezentanci Boga, które mają większą moc niż ogólnie różne istoty. Ale na przykład zauważ, że na przykład w Egipcie było coś takiego, że już Egipcjanie nawet Bogiem nazwali Słońce, coś ciekawe, Ra, tak? Ra, jeśli dobrze pamiętam. I właśnie wierzyli, że to ten Bóg Ra, tak? Był ich Bogiem, do którego się modlili, tak? W pewnym sensie, tak? No i oni uważali go jakby za stwórcę, wszystkiego. No jakie jest wasze zdanie na ten temat? Słuchaj, no to wraca do pierwszej... Albo po prostu Zeus, tak? Jakkolwiek go nazwać. Wracam do pierwszej tezy, którą postawiłem nawet w tym co tego, że która jest bardzo, że tak powiem, trafna moim zdaniem z punktu, że tak powiem, metodologii wyjaśnienia pojęcia Boga i jak on powstał. Tak? Czy stricte bez naleciałości, że tak powiem, ideologicznych, a mianowicie ludzkość w pewnym momencie, nie wiedząc, nie potrafiąc sobie wytłumaczyć określonych zjawisk, uznała, że są to zjawiska przekraczające ich pojmowanie i następnym krokiem było nazwanie ich bogami. Dlatego masz przykład Słońce. Jak można było sobie wytłumaczyć wiszącą, niespadającą na ziemię kulę ognia nad nami? No to coś nadzwyczajnego, coś, czego my nie potrafimy określić, więc to jest... Ale trzeba nadać temu jakiś transcendentny, jakiś ponadwymiarowy czas. No mnie też z kolei ciekawiło, czy z kolei jak już powstaliśmy my jako cywilizacja tutaj żyjąca na Ziemi, to czy Bóg już istniał i wcześniej, no zakładamy, że już wcześniej istniał i teraz pytanie moje kolejne brzmi, czy ktoś mógł go stworzyć, tak jak Bóg stworzył nas. A to nie, to zaraz się zapętlisz, że... No wiem, ale... A kto stworzył tego, kto stworzył no Bóg i tak dalej, Macieja, i tak w Macieja, aż z naszej perspektywy materialnej, no nie pomijamy wieczności, nie wiemy, co... Czy Bóg jest istotą przedwieczną, albo po prostu żyje wiecznie? No to jest już bardziej metafizyka, tak? Niż bardziej rozważania takiego typowego ziemskiego człowieka. No my też nie potrafiliśmy ocenić ten czas. Zwróćcie uwagę, że wszystkie pierwotne religie zakładały, że duży dysonans pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Oddzielenie. Połączyć, to oni normalnie się przez jakieś 5 czy 6 tysięcy ci wszyscy bogowie się świetnie bawią.
bawią się, tworząc ludzi, nasyłając na nich różne, nawet ten Jahwe, prawda, nasyłając na nich różne powodzie, zagłady, tak? Zagłady, prawda, testując ich cały czas, cały czas im dają pod górkę, nawet tego Syzyfa, temu Syzyfowi kazali to toczyć cały czas pod górkę. I później, w pewnym momencie zaczynają się pojawiać te, jak ja to nazywam, religie humanistyczne, które zaczynają Boga, że tak powiem, przybliżać bardziej do człowieka. Bo póki co, pierwszymi religiami, to są te religie monoteistyczne, bo tak to trzeba powiedzieć. Gdy już się pojawia jeden Bóg, to wtedy to już musi być jakieś tam zrównanie, prawda? I pojawia się religia chrześcijańska, monoteistyczna była również religia przedchrześcijańska, czyli Żydów, prawda? Jahwe to też jest jeden Bóg. Ale wszystkie te religie zakładają, że jest jeden Bóg najwyższy, tak? Jest jakiś szef. Szef bogów, tak. Nasza religia chrześcijańska też jest jeden szef. Z brodą dzianek na tronie. Tak. I poukładał się tymi świętymi różnymi, walentymi. To jest tak, jak bogowie tam, jeden od mórz, drugi od tego, trzeci od tamtego, czwarty od jeszcze czego innego. U nas przed chrześcijaństwem to też wierzyliśmy w różnych bogów. Tak. Ale też był jeden najważniejszy. Tak, też był ten, co patrzył się na wszystkie cztery strony świata. Symbolika w ogóle, na odrębny temat, to jest przenikająca się symbolika religijna na całym świecie, gdzie się pojawiają wątki bez względu na szerokość i długość geograficzną. Więc zasadniczym pytaniem jest, czy nie było, i teraz może pojedziemy trochę w naszych tematach, czy nie było jednak właśnie jakiejś takiej ingerencji. Przez to, że ingerencji zewnętrznej, już Grzegorz się uśmiecha, że zaraz poruszę starożytnych kosmitów i bogowie i prawda. Ale temat dosyć znany nam temat wszystkim. W sumie jakbyśmy wylądowali helikopterem w czasach prehistorycznych, albo nawet i w średniowieczu, to nas też traktowaliby jak za bogów. Pewnie tak by było. Więc na pewno są cywilizacje, które... Na pewno. A i na przestrzeni nasza działalność jakby się zamknęła w tygodniu pobytu, biorąc pod uwagę, jak ludzie mają bujną wyobraźnię i tego, to po tygodniu pobytu naszej grupy lądującej helikopterem, to byśmy urośli do miana bogów i rozeszłaby się taka informacja. Połowę z tych rzeczy byśmy nie zrobili, ale już by było zrobione. To jest też jeszcze, należy patrzeć na religię pod kątem psychologicznym. Właśnie, też bym do tego nawiązał. Tak. I tak na przykład ludzie, którzy uważają się za bogów, ale tak naprawdę nie mają tego potencjału, co on strasznie ich pycha ponosi. To ego, że oni się czują takimi panami świata, ale tak naprawdę nic za tym nie idzie, bo to jest pusta pycha. Tak jakbyśmy my sobie coś wmówili i wierzyli w to silnie, ale to nie stanie się prawdą przez to, że my tak wierzymy w to. Zwłaszcza, zależy, jakie to są rzeczy i w co wierzymy. Ale na przykład jak jest coś, co nam szkodzi bardziej niż nam pomaga i usilnie dążymy w tym kierunku, to w pewnym momencie to się wszystko zatuje moim zdaniem i człowiek gubi się w życiu całkowicie, nie potrafi się nigdzie odnaleźć, bo nie wie, po co żyje właściwie. I Bóg jest jakby też taką jakby latarnią dla pewnych osób, że jest jakiś poziom doskonałości, do którego zawsze można dążyć, może w tym momencie na naszym poziomie rozwoju jest ciężko go przeniknąć, bo to jest po prostu do naszych umysłów materialnych nie do pojęcia, ale im bardziej ktoś by to zgłębiał, tym bardziej ten byt, który mówimy, że nie jest materialny, tylko jest bytem energetycznym, który może się pojawić dosłownie wszędzie, tym bardziej przekształca nasz sposób myślenia i myślenie, bo to, co przyswajamy, tym się stajemy. Tak się mówi, że co oglądamy, co widzimy, z kim przebywamy, takimi osobami się stajemy. A co właśnie, jeśli... Czyli nawiązujesz do tego, z kim przystajesz, takim się stajesz. I co zgłębiasz, co myślisz. A jak na przykład ktoś przez całe życie próbuje zgłębić Boga, to moim zdaniem wtedy jego umysł jest jakby transformowany bardziej w taki duchowy, a nie materialny sposób. Ale ty mówisz, że się Grzegorz wpuszczam do głosu, ale ty mówisz, że tego, ale moim zdaniem ci fałszywi bogowie świetnie się urządzili na ziemi. Ja bym ich nie nazwał bogami, tylko półbogami, czyli tak jak my byśmy byli w czasach... No, ale oni się czują bogami i wiele osób poprzez rozmawiamy o, prawda, finansjerze, o tym, co żeśmy rozmawiali, o tej grupie trzymającej władzę, tych wszystkich. Bardziej, prawda, technicznie zaawansowanej tak, tak, tak. To znaczy nie, ja nie mówię. Ja mówię o tych takich cielesnych, co tutaj żyją, Rothschildach, Rockefellerach, Soroszach i innych dziadach. Jakby ludzie pod wpływem tych takich błędnych wzorców myślenia. Ci, którzy... Tak, i dla wielu, i wierz mi, dla wielu oni są bogami.
Bo dla tych, którzy po tym kult pieniądza bardziej, kult tak? pieniądza i materializm. Tak, to... i wielu się modli do nich i wielu uznaje ich za ideał i to ty, że mówisz, że ty współczujesz, to taki, co im współczuje, to są w mniejszości, bo wierz mi, 80% społeczeństwa uznaje w tej chwili za Boga to pieniądz. No niestety tak poprzestawiali ludziom umysły na przestrzeni lat, że tak. Ja mówię o cywilizacji zachodniej, ja nie powiem tego o cywilizacji cywilizacjach, że tak powiem, genetycznie nieskażonych. Dla aborygenów pieniądz to jest nic nie warto. No dla pierwotnych wierzeń Indian amerykańskich pieniądz nie jest nic nie ważne. Tylko pieniądz to może dla Babilonu, nie? Tak. Najlepszy masz przykład te Conquista i ten czas. Złoto dla Indian nic nie znaczyło. To było świecidełko, papierek, jakieś coś tego. Dopiero ci Hiszpanie i Portugalczycy nauczyli ich, że za to świecidełko to trzeba zabijać. No i która, powiedzcie mi realnie, która religia tu jest mądrzejsza? Ta, która nie uznawała wartości, że najwyższą wartością jest pieniądz, czy ta, która uznawała, że przecież oni nie szli tam, nie wylądowali w tej Ameryce Południowej po to, żeby krzewić wiarę. To był tylko sztandar. To był sztandar, pod którym się zbierali ludzie. Zebrało się 30, a 3 z nich zarobiło na tym kasę. 15 zabili Indianie, a reszta zmarła w dżungli. A 3 wróciło z kasą. Manipulowali ludźmi w imię Piotrze, Boga. Witamy Piotra, ja. I moją koleżankę. No, i teraz co? Grzegorz, ty miałeś coś powiedzieć. I cię zbiłem z pantałek. Nie, bo tam mówić o tym helikopterze, żebyśmy lądowali. No. Gdzieś bylibyśmy bogami. I tak sobie pomyślałem, jakbyśmy wylądowali w czasach dinozaurów, to jako bogowie długo byśmy nie prożyli. No to ty zawsze tak potrafisz na kierunkować, bo nie wiem, co mam odpowiedzieć. Albo tutejsi by nas musieli wynieść w bezpieczne miejsce i nas chronić, bo normalnie zginęlibyśmy. O nie, no to jakbyś wylądował uzbrojonym helikopterem, to pierdyknąłbyś te dinozaury. No to ja nie mówię, żeby od razu im demokrację wprowadzić. Mówię tylko o takim normalnym wydarzeniu, lądujemy jakimś tam cywilnym, tak? Aha. No. Pod kasą. Na przykład. No kasa to jest samolot. No ja wiem, no to ale. No tak, kasą byśmy wylądowali, bo tam jeszcze by nie było lotnisk. Tak. Ale mówię właśnie o tym, no to możemy być bogami, bo wylądujemy, jesteśmy przez godzinę bogami, dopóki tam jakiś dinozaur nie wyczuje, że tam są ci bogowie. No. I sprawdzi ich boskość. Nieosożerny. I sprawdzi ich boskość. Mi się wydaje, że oni by się, czy te gady, prawda, dinozaury, o których tutaj mówimy, mi się wydaje, że gdybyśmy w ich czasach wylądowali, to szczerze mówiąc, w ogóle by się tym nie przejęli. No. Na pewno. Zastanawialiby się, czy to jest jedzenie, czy nie. Tylko to jedna myśl w głowie. No, dokładnie. No bo o czym myśli typowy mięsożerca? Zaprosiłby cię na herbatkę i porozmawiałby o Bogu, nie? Taki tiranozaur. Tak, no, dokładnie. Należyłby za głęboko z tymi bogami. Zostawmy dinozaury i bogów. Bo to co by wiesz? Jakiś scenariusz miło możemy napisać. Ja wiem, że ty, Tomek, musi się poruszyć, prawda, tam, prawda? Jaszczurów, ale zostawmy już te dinozaury. Ale dlaczego by nie? No bo jak Grzesiek poruszy ten temat, no to ja dalej ciągnę, prawda? No to dobrze, ale już nie ciągnę. Okej, that's what she said. If you know what like. No to w sumie, czyli moglibyśmy podzielić religię na takie, które ich celem jest zgłębianie Boga i takie, których ich celem jest interes i świat materialny, a Boga używają, żeby zasłonić pewne swoje motywy takie przyziemne. I w sumie niektóre religie właśnie zorganizowane tak postępują. Przecież i sobory watykańskie, w których wykasowywano pewne rzeczy z Biblii, te, które nie pasowały, a te, które do ich światopoglądu i do tego, czego chcieli nauczyć, ludzie zostawiali, albo tworzyli całkowicie coś nowego i też dodawali pod płaszczykiem, że to pismo objawione, to mi się kompletnie nie podobało. Kilkaset lat czy kilka tysięcy lat, no i wszyscy ludzie, którzy myśleli wcześniej całkowicie inaczej w świecie, nagle no typowo na materię tylko są nastawione, tak jak dzisiaj żyjemy. No ale popatrz na islam. Islam cały czas jest taki sam. No właśnie na świat nie mamy, to jest taki... Mówię. Te religie, które się nie zmieniają, są cały czas takie same i nie dopasowują się do zmiany poziomu ludzi. Ale to nie chodzi o jakieś zmiany poziomu, tylko chodzi o to, że taki islamista, on się obkłada jakimś tam
patrzę jak Shakira, czy jakiś dynamiczny... Shakira. Shakira, no. Shakira. Shakiry. Pasem Shakiry. Pasem Shakiry. Nie śmieje się z islamistą, bo będzie ostatnie spotkanie. On idzie i w imię Boga umiera, tak? Bo on ma obiecane tam ileś dziewic po śmierci. Raj, ale ja mu po prostu wmówiono, że to są niewierni, że oni są źli i ty w ten sposób robisz dobrze. I wyprali po prostu pewnym ludziom mózg. I to samo robią u nas, tylko im wyprali to w taki sposób, że oni przyjeżdżają z dynamitem i rzucają się na... Nie, ja bym Łukasz się z tobą nie zgodził w kwestii tego, że to jest wyprany mózg. To jest religia. Słuchaj, ja miałem doświadczenie przez... Akurat nie miałem szczęścia mieszkać w okresie Ramadanu w jednym domu razem z Kurdem. Kurdem był bardzo religijny, nawet do tego stopnia religijny, że jak ja robiłem sobie kotlet wieprzowy, to on uciekał z domu. Mnie to śmieszyło na początku, ale... Ja nie mówię o wszystkich, ja mówię o pewnych... Później... Ja bym przez cały dzień wieprzą idę. No dlatego się później wyprowadził, no. No, no, ale... Nie widziałem w nim żadnego, że tak powiem, szaleństwa w oczach, spranego mózgu. Każdy interpretuje pewien tekst na poziomie tego, jak sam go rozumie. Jeden może zinterpretować walkę z niewiernymi na to, żeby pomagać ludziom i szerzyć takie jakby dobre wartości życiowe, a inny zinterpretuje to, że trzeba tam wjechać z napalmem i wszystkich pozabijać, bo dla nich to jest walka z niewiernymi. Właśnie zależnie, co im się mówi. Niewątpliwie obydwie religie, i chrześcijaństwo, i islam wyewoluowały w kierunku takim ekstremalnym. To znaczy 80% chrześcijan traktuje swoją wiarę jako uzupełnienie, jako dodatek, jako ozdobnik jakiś fajny. Ozdobnik, jako folklor. Folklor, o, patrzmy na święta, co myśmy zrobili z świąt. My, katolicy, niezłą imprezę. pomijając kwestię te. Natomiast a z kolei pewna grupa ludzi w islamie wykorzysta, chociaż to też, jeżeli byśmy się zagłębili historycznie, to ten wojujący islam tak się naprawdę nie wywodzi stricte z islamu, tylko, że tak powiem, z takich bardziej nawróconych na islam, którzy chcieliby być jeszcze, chcieli coś udowodnić i to jest przełom XVII-XVIII wieku, to się zaczyna. Zaczyna się ten ekstremizm islamski. Natomiast te religie się rozeszły całkowicie i moim zdaniem w tej chwili mówienie o jakimś pojednaniu pomiędzy islamem a chrześcijaństwem nie ma szansy na to. Nawet o tym mówi papież Franciszek, no to neguje jego słowa. No właśnie, co myślicie o samym Franciszku? Bo ja tak lewak, jak nie chce się wyrażać. Nie mam telewizora i tak zastanawiam się, jaką jest osobą. Nie? Co oni mówią w mediach i tak dalej, bo to może też być wskazówka, co oni mówią w mediach, nie? To jest taki Wałęsa na Watykanie, moim zdaniem. Czyli nie jest właściwa osoba, która jakoś próbowała pokój i tak dalej. Niestety nie, bo religii takich jak chrześcijaństwo i islam nie da się pogodzić. Już od dawna, zbyt dawna ich próbowali napuścić na siebie? Oczywiście, no Angela Merkel próbowała, bo tam po tym, jak on się wysadzi i zabije tam iluś niewiernych, idzie i dostaje dziewicę w niebie. A tu w Niemczech dostaje dziewicę, nie musi się zabijać. I sobie żyje, nie? No, trochę materialną definicję raju mają, że po dziewicę nie ma. Po prostu, że tak powiem, zabrać im argumenty. Tak, dać im dziewicę. Zabrać im dziewicę. Nie, dać im. No po co ja się będę zabijał, jak ja to w Niemczech mam bez zabijać? Tak, ja chciałem, że dziewicę trudniej niż smoka w dzisiejszych czasach. Skąd ta pewność? Nie wiem, widziałeś dziewicę albo smoka? Smoga to może nie. Ale to jeszcze pytanie. Smoga, widziałeś smoga? A, smog. Nie, no, smog to widziałem. Okej. Nie, no, to jest poważny temat. Słuchajcie, no śmiechy śmiechami, ale papież Franciszek to nie jest osoba odpowiednia na takie stanowisko. Jeśli papież mówi, że hulaj dusza piekła nie ma, bo Pan Bóg jest tak wyrozumiały, że nawet ci, którzy zgrzeszą już definitywnie, też są mile widziani w niebie, bo... Ma deficyt?
no bo taki miłosierny jest Bóg, że przyjmuje wszystkich. Jeśli ktoś w momencie śmierci będzie żałował, to tak. Słyszałem. Ale cokolwiek zrobisz. Przez całe życie żyjesz jak jesteś mordercą, tak. Jesteś takim jakimś, nie wiem, ostatnim degeneratem, a przed śmiercią szczerze nawrócił. Żałuję. Czyli tak zmieniła się przepustowość, to nie wiem. Ale w sumie to mi się wydaje, że ktoś przez całe życie... Księdza i komunię przed śmiercią. Ostatnie namaszczenie. Tak się zastanawialiście. Ale nie sprawdzimy, czy się dostanie. A ja mam też od razu do was pytanie. Bo... Tak, i nie sprawdzimy, czy ten ksiądz się dostanie. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, bo on tam może był na listach... Seryjnych samobójców. On mógł być na listach w szafie Kiszczaka, to mógł być jakiś kolega Leszka. No. Oni też, dobra, ale zresztą służby specjalne opanowały Kościół, no to od tego też, do tego też nie możemy od tego odchodzić. A ja się spotkałem z inną wersją, że Kościół stworzył służby specjalne. Kościół jako instytucja, powtarzam, Kościół jako instytucja, mówimy o Kościele chrześcijańskim, spacz Watykan, państwo watykańskie i te resztki, co z niego zostały w postaci banku watykańskiego. No bo to trzeba tak powiedzieć. No. Niemniej jednak daleki jestem od rozmawiania o Kościele, bo wydaje mi się, że ludzie myślący, ludzie, którzy troszkę historii poznali, Kościół by musiał bardzo, bardzo się postarać, żeby odkupić te 2000 lat grzechów, prawda, mordowania, zabijania. To jest piekło przy Kościele, przy Watykanie, to jest piekło. Porozmawiajmy może o czystej duchowości, idei takiej, wiesz, na przykład każda religia, co innego myśli, że się dzieje po śmierci człowieka. Widzisz, niby religie, które opierają się na tym samym, ale każda widzi to inaczej. Na przykład reinkarnacja, że zależnie od tego, co będziesz w trakcie życia robił, jaki będzie twój stan umysłu w momencie śmierci, to takie ciało przybierzesz. Jeśli będziesz wiedział o całej tej wędrówce w kole życia, to wtedy już nie musisz się wracać, bo na przykład wrócisz do Boga. Inne religie mówią, że po śmierci nie ma nic, jest pustka, koniec, out. A jakie to tak mówią? No buddyzm na przykład. Aha, no tak, no buddyzm jest taką, no i taką religią, która najbardziej jest nastawiona na tu, teraz i żeby jak najwięcej osiągnąć w tym istnieniu. Ale na przykład istnieniu. Ktoś może to zbłędnie zinterpretować, skoro nic nie ma później, to dlaczego ja nie mogę żyć teraz tak, jak chcę? Będę mógł robić, co chcę, nie będzie żadnej kary po śmierci, bo po prostu mnie nie będzie. No to będę robił, co mi tam sprawia przyjemność, mogę mordować, mogę coś robić, bo po prostu nikt mnie z tego nie rozliczy. No i dlatego moim zdaniem ten argument leży, no bo jakby było to jedno życie, niby mamy coś za jego pomocą odkryć, ale nagle jesteś już w trakcie, już się prawie załóżmy zbliżasz, dużo odkryłeś i nagle umierasz i koniec, nie zdążyłeś. I to była głupota. Logiczne, bo bardziej moim zdaniem jest właśnie reinkarnacja, no bo to co mówimy, że to jaki jest stan naszego umysłu, takim jesteśmy ludźmi na co dzień. Czy dominują te pozytywne emocje, czy te negatywne. No to jeśli w momencie śmierci będą dominować jakieś pozytywne, to moim zdaniem właśnie wtedy się odrodzimy w jakimś lepszym ciele. Nie wiem, tak jak my teraz tutaj jesteśmy jakąś cywilizacją na jakimś poziomie rozwoju. Jeśli nasza mentalność będzie wychodzić poza wszelkie schematy, poza myślenie takie właśnie materialne, czyli to co jest najbliżej nas, no to dostaniemy ciało, które nam pozwoli jeszcze bardziej to odkryć. Jeśli nie wiem, przez większe życie u człowieka dominują zwierzęce emocje, typu tam, nie wiem, gniew, strach, krzywdzą się wszyscy nawzajem, to się odrodzi jako zwierzę, jako jakiś tygrys. Jaszczurka. A tygrys, no bo tygrys tak bardziej, wiesz, to wszystko się rzuca, wszystko chce zjeść tam i tam gniew i tak dalej. No ale to tygrys, jest logiczne, no, moim zdaniem. Tygrys nie wszystko chce zjeść, tygrys chce zjeść tylko to, jak jest głodny. Jak jest głodny, to jest. Nie tak to, że zwierzę chce zabić, bo jest głodny. Ale nie tego świadomego. Dla niego to jest coś naturalne, to nie jest oczywiście, że tak. Grzech, to nie traktuje jako kara dla kogoś w ten sposób. Ale moim zdaniem to byłaby kara, bo i tak nie ma żadnych wyższych funkcji umysłu, oprócz się tylko tej takiej takim rozumowaniem, jak powiedziałeś, że za złe uczynki, czy tam za złe postępowanie ktoś się rodzi też jako człowiek, tylko że jako negatywna osoba. Nawet nie patrzyłbym z perspektywy. Ale gdyby to pamiętał i czuł, że to jest za karę, to on by tego nie zrobił, więc zawsze by było do polepszenia całe społeczeństwo. No jeśli by pamiętał, jeśli w jakiś sposób by to zapamiętał, albo dane by mu zapamiętał. Jak on ma czuć, że to jest za karę, skoro nie wie, że on za karę zrobił. A jeśli załóżmy, ktoś się odrodzi w ciele tygrysa, ale będzie pamiętał cały swój poprzedni żywot i na przykład będzie rozumiał, dlaczego odrodził się w ciele tygrysa. I wtedy na przykład już w tym ciele tygrysa będzie starał się jakoś, no, żyć jak tygrys, nie? Bo on nie ma za bardzo tam jakichś funkcji mentalnych, ale... Tygrys wegetarianin. Ja chciałem mojego psa na wegetarianin? Nie, jakoś nie.
To są różnice. No, przestańcie, przestańcie. No ja bym się chciał odrodzić jako Tygrysanie, jakaś pluskwa, czy kura, która ma, wiesz, dwa zwoje mózgu i chodzi i wali gdzie bądź, nie? Bo podwórze. Bo unikał wszystkiego, nie odrodzi się jako zając. On jest strachliwy, bo nie ma żadnych argumentów, żeby inną ofiarę. To jest dla niego coś naturalnego, no to nie ma pazurów. Ale na przykład tak jak za życia, nie? Ktoś też nie był świadomy tego, że takie emocje w jego umyśle dominują, po prostu działał mechanicznie pod ich dyktando. Ale później to samo, dokładnie to samo się dzieje. Wtedy zwierzęcia też działa mechanicznie pod ich dyktando, ale nie ma możliwości w większości przypadków. Jeżeli wierzysz w reinkarnację teraz, to myślisz, że jesteś tutaj któryś raz z rzędu, to myślisz, że jesteś w twoim ciele za karę, czy w nagrodę, że byłeś dobry poprzednio? Nigdy nie jesteś tego stwierdzić. Nie wiem, poprzednio chciałem, ale posądzałem swoje życie. Na przykład są pewne sytuacje, że jest fajne, w porządku, podoba mi się, jestem zadowolony z tego, to chyba na plus, prawda? Ale czy czasem jest coś takiego, że przeżywasz coś pierwszy raz, ale dokładnie jakbyś wiedział, jakbyś czuł, jakbyś to już kiedyś przeżył, w jaki sposób zareagujesz, w jaki sposób ktoś zareaguje. Przed sesją nagraniową wspominałeś o tym, że dużo było w tym roku, prawda, takich kłód pod nogi, które się tak, właśnie tam się pojawiały. No nie wiem, czy to ty jesteś uparty w tym, co robisz, więc tobie to wyjdzie na plus, prawda, ale może te kłody właśnie były za karę. Z poprzednich wcieleń coś nie tak, powiedzmy, powiedzieć. Ja mam takie pytanie do ciebie. Gdybyś miał taką możliwość, skoro załóżmy, że wierzysz w inkarnację, okej. Okay. Mm-hmm. To teraz mam takie pytanie do ciebie. Gdybyś miał wybór, to w jakim ciele byś chciał się odrodzić? Nie chciałbym się odrodzić w żadnym ciele, tylko wrócić do swojej oryginalnej formy, w którym mam nieskończony potencjał i mogę go przejawiać praktycznie, bo to by było najlepsze moim zdaniem. Zamiast być ograniczonym do czegoś, nieskończona wolność. Więc... Łukasz, ale to nie jest, bo tak, okay. kwestia tak, pytanie zasadnicze. Kto wymyślił pojęcie reinkarnacji? Nie, tu chyba nie ma kwestii wymyśleć. To po prostu pewnych, wiesz, jak niektóre religie mają, już zgłębiają tą wiedzę od 2000 lat i zapisują to i badają to, zgłębiają te takie niuanse życia, no, na przykład w sensie jaka dusza do jakiego ciała na przykład wnika i jakie są zasady tego wnikania, co się dzieje w momencie śmierci. Na przykład ludzie nie chcieli zgłębiać tam, załóżmy, fizyki czy czegoś, tylko chcieli zgłębiać tematy duchowe. Im bardziej w nie wnikali, im bardziej się na nich skupiali, tym więcej jakby no dostrajali się i tej wiedzy rozumieli w samych sobie po prostu. No i tak mi się to widzi właśnie, w ten sposób. No bo wiesz, bo mi się wydaje, że ja nie mogę się kategorycznie wypowiedzieć ani za, ani przeciw tej kwestii, bo po prostu no nie mam za słabą wiedzę, żeby stawać, mówić wprost, że nie, ale dla mnie reinkarnacja to jest kolejny przejaw, objaw religijności stworzony, być może się mylę, stworzony przez człowieka, który szuka nadziei w tym, że jak mi się noga powinie, to zawsze się mogę poprawić. To jest takie szukanie sobie usprawiedliwień za życie. Czy przypadkiem ta reinkarnacja nie powstaje w momencie takim, jak ktoś kiedyś stwierdził, kurczę, ale żebym spieprzył sobie to życie, może następnym razem, może jakby było następne, jak będzie następne, to się poprawię. No bo idealizowanie swoich wysiłków, że tak. Warto to robić, prawda? Bo ktoś mnie doceni. No, nie, ja mówię, że tutaj będziemy zawsze dywagować na poziomie filozoficznym, prawda? No bo tutaj... Ale to się bardziej opiera też na naukowej wiedzy, bo to jest przyczyna i skutek. W naszym świecie każdy, cokolwiek zrobisz, będzie miał to jakiś skutek. No i to jest tak samo właśnie z całym... No niekoniecznie. Właśnie... Dlaczego? Zawsze jakieś reakcje będą. Robisz coś dobrego, tylko fizyka kwantowa temu przecież. Jeżeli musi być robić coś dobrego dla kogoś i nie masz gwarancji, że on ci w taki sam sposób się odbije. No nie, ale już dla ciebie jest nagrodą sam fakt, że czujesz pozytywne emocje, gdy komuś pomagasz. To jest ta intencja. Chciałbyś, żeby tak było. Ty w to wierzysz. Ale zauważ, że religia i nauka nigdy nie szła w parze, prawda? Albo mi się tak... Wiesz, też są ludzie, którzy na przykład myślą, że jak ja komuś pomogę, to do mnie wróci i robią coś tylko po to, żeby to do mnie wracało, bo czują na przykład, że tak to działa. No i to już moim zdaniem są nieczyste intencje i na przykład to jest... No ale ty też powiedziałeś, że robisz to, swoje życie w sprawę robisz. No, starasz się, żeby było dobre, żeby osiągnąć ten cel, prawda? Czyli tam spełnienie... No, żeby już nie wracać, prawda, w ogóle tutaj w postaci innego. No zrozumiesz tą swoją istotę. To też jest jakoś powiedzmy no, takim celem. Znaczy cel już jest... No, tak jak religia ma cel, powrót do Boga, nie? I zrozumienie, kim ten Bóg jest, jakie są właśnie nasze stosunki do Niego, jakie jest, no, kim my jesteśmy dla Niego, kim jest On dla nas, jak się przejawia. No, to każda religia to próbuje odkryć, no, mówię, na inne sposoby to robią. Czy to no, samo ja mówię, chcesz być dobry dla innych. No, mi się w sensie wydaje, nie, że... no, niektórzy chcą, mówię, niektórzy to jest dla nich druga natura, że działają dobrze, że oni nawet się nie zastanawiają, automatycznie w jakiś sposób tak już mają rozwinięte zrozumienie, że działają tak spontanicznie. Niektórzy, mówię, robią coś dobrego po to, żeby się przypodobać, żeby... Też bym chciał, żeby tak było, żeby to miało. To matka Foresta Gumpa tak mówiła, że wszystko, żeby nikt przez siebie nie płakał. No i to jest to chyba, to jest podstawa pierwszej, podstawa każdej... To nie mama Foresta Gumpa, tylko babcia Tomka.
No ja tu, nie znałem babci Tomka. Foresta Gumpa. Mnie babcia też tak mówiła jeszcze przed Forestem Gumpem. Foresta Gumpa, no to nie znałem twojej babci. Wątpię, żeby babcia czytała tą książkę. No bo pamiętajmy, że to nie jest film, tylko książka najpierw. No. Książka jest słaba. No i słuchajcie, no bo to taka dyskusja jest, kolejny kurczę dany temat wymyśliłem, który, no i mam za swoje, no bo tak. Szkoda, że jakiegoś księdza nie zaprosiliśmy, może by nam to... Albo z różnych religii, każdego, jak on nie, to też by mi się kłócić. Nie, no myślę, że katolicki by nie przyszedł, bo nas by nie było stać na to, no ale... Nie no, znalazłby się, bym ja nawet rozmawiałem z takim księdzem na studniówce raz. Ale po wymianie argumentów, jak powiedziałem mu nazwę klubu, to nie. A jakbyś Janeczka zaprosił? No nie, Janeczka, tak jakby żył, ksiądz Janeczka nie wątpliwe. Na przykład fizycy, którzy zgłębiają fizykę i naturę wszechświata, to oni na przykład też coraz częściej zaczynają twierdzić, że po prostu jest niemożliwe, żeby tak skomplikowany mechanizm, tak skomplikowany twór powstał sam z siebie. Tak jakby do księgarni rzucić bombę i chcieć, żeby powstał słownik z tego wybuchu. Tak ktoś fajnie to podsumował. Nie, no. Strasznie głupio to podsumował. Bo moim zdaniem strasznie głupio. Strasznie głupio to podsumował, bo jeśli on mówi rzucić bombę do księgarni, tak, i powstaje... Nie, to w sensie tak, że ci, którzy mówią, że wszechświat powstał na podstawie wybuchu, to tak jakby porównać to, jakbyś wrzucił bombę do księgarni i chciał, żeby powstał słownik, czyli skomplikowany wszechświat. Tak, że coś powstało z niczego. Jakieś podobieństwo jest, ale To cię nie zrozumiałem, ale akurat ci tu zgadzam, bo takie jest założenie wielkiego wybuchu, że wybuchu, nic nie wybuchło, a powstało coś. Moim zdaniem, to już tak czysto teoretycznie, już tak z punktu widzenia nauki, to kiedyś się spotkałem z taką opinią, że na przykład ten wielki wybuch, tak, ta teoria oczywiście, no to mogło dojść na przykład do zderzenia z innym wszechświatem, jeśli istnieje. Tak. To jest takie jak mówię, to jest czysto hipotetyczne założenie, które wynika z tego, że ten wielki wybuch mógł powstać w wyniku z kolei zderzenia innego wszechświata z naszym. No to nasz wszechświat jest czysto teoretyczny. No, tak jak my sami możemy być abstraktem Boga, że jesteśmy wszechświatem. Bóg śni i coś mu się śni, i to my jesteśmy. Nie, ale ja się spotkałem z tym, z kolei ze stwierdzeniem, no, że niektóre kręgi katolickie, chrześcijańskie nie zaprzeczają idei wielkiego wybuchu, tylko mówią, że wielki wybuch spowodował Bóg. To jezuici tak. Tak. Natomiast. No jeżeli Jezus, wiesz, to jest także ewolucja podchodzenia do tego, do wiary. I przesuwanie granicy początku. Jak ludziom na początku pasowało to stworzenie 6 tysięcy lat temu i okej, okay, no dobra, ale teraz zaczęli sypać takimi teoriami co chwilę, że to te 6 tysięcy to tak słabo wygląda przy tym udowadnianiu teoretycznym, prawda, długości życia wszechświata. Trzeba to przesunąć. 6,5 miliarda. 6,5 miliarda, no to i 3 dni, bo 3 dni i 15 minut. Dobra, chwila przerwy, za chwileczkę wracamy. Które nie jest normalnie dostępne, ale w jakiś sposób by mógł poprzez swoje urządzenie. Tak. Wracamy po krótkiej przerwie, której wy oczywiście żeście nie zaznali. No ale dobra, to ja teraz dalszą część poprowadzę w stylu Marka, czyli zadam pytanie, które mam przygotowane z tajnej listy pytań. A mianowicie takie, czy religia ma przyszłość? Czy wiara ma przyszłość? Ma, ale nie w tym wydaniu, moim zdaniem, które jest teraz u nas. Jakby to się zmodyfikowało i dostosowało do mentalności tak bardziej, żeby ci ludzie, no, było dla nich dostosowane. Bo ta religia, tak jak mówiliśmy, się nie zmienia od 2000 lat, jest dopasowana do poziomu mentalności tych wcześniejszych ludzi. Ale jakby, no, zmienili swoje nastawienie do życia, do świata, do ludzi, to może, kto wie. A ty czemu mówisz, że religia się nie zmienia? Nie no, jakie zadałeś pytanie? Czy religia ma przyszłość?
czy wiara ma przyszłość. Jeśli ludzie zmienili sposób myślenia. To jeszcze zależy, w co się wierzy, bo jak się w coś wierzy, no to być może ma przyszłość. Ale jeśli się w nic nie wierzy, no to moim do zdaniem kogo jest nie ma. Do niczego to nie zmierza. Teraz już odprawił taki relatywizm. Nie, no moim zdaniem religia musi mieć przyszłość, bo ktoś musi tych ludzi za mordę trzymać. Jakieś zasady muszą być. Jeżeli ktoś nawet ma korzyść z tego, że taki stan rzeczy jest, przeszłość dla tych osób, które czują się w danym momencie dobrze, prawda? Dlaczego ci nasi pasterze, prawda, tak krzewiąc wiarę w sensie, że wszystko co najlepsze czeka nas po śmierci, prawda, tak strasznie dbają o własne życie doczesne? To jest pytanie też. No to na to pytanie, no to szkoda, że tego księdza nie ma, no ale wiecie, no są tylko ludźmi, ja bym to tak powiedział. No. No, ale skoro to są twoje ideały i poświęcasz na to całe swoje życie, żeby być przykładem dla kogoś, no to świeć tym przykładem. No ale nie wszyscy, to akurat nie generalizujesz, że każdy ksiądz... Nie wszyscy są przykładami, pustelnikami i tak dalej. No, wiecie, no, wiem o co chodzi, no, wiem o co chodzi. Życia, tylko mówię, no religia oprócz tych księży, to jest najsłabsze ogniwo. Jakie zasady wprowadza w życie? I pewne religia czy wiara? No wiara, myślę, że no może nawet masz rację, wiara. Bo religia moim zdaniem to już jest usystematyzowane. A wiara to jest coś takiego, co ty czerpiesz z religii, z tego, co ci przekazano, z czego ci nauczono. I ty możesz to, że tak powiem, interpretować to, czego boją się wszystkie kościoły. Dowolności odbierania zasad. To znaczy, ja nie mówię o naginaniu zasad. Ale ja mówię o różnych punktach, różnych drogach prowadzących do tego samego celu, które można obrać i dojść do tego celu. Natomiast religia ta skonsumowana w postaci kościoła wskazuje ci jedyną właściwą drogę. Jedyną właściwą drogę a odstępstwo od niej jest schizmą, jest infamią, jest i wieloma innymi takimi nazwami, prawda, które ciebie wyrzucają poza margines. I ty w tym momencie musisz być cholernie silnym człowiekiem, żeby pozostać przy wierze, odchodząc od prawda, zinstytucjonalizowanej tej religii w postaci kościoła. Bo i stajesz się outsiderem, czyli jesteś takim, jak ja jestem takim człowiekiem, który jest osobą, powiedzmy, wierzącą, posiadającą wiarę, ale nijak się nie jestem w stanie utożsamić z osobami, które mi chcą narzucić, że to jest jedyna dobra droga, jaka może być. Bo konsumpcja tego wszystkiego będzie i tak na końcu, jak zawsze, i nie ma tego, nie ma tej cezury, która jest w stanie powiedzieć mi, jest mnie przekonać, że ich droga jest jedyną właściwą, a moja jest zła. Równie jesteśmy na takim samym poziomie człowieczeństwa, na takim samym poziomie określania poziomu dobra i zła. Nie jestem złym człowiekiem, uważam, że a określanie mnie, że nie popieram takich czy innych rzeczy, czy ostro się wypowiadam o osobach czasami uznawanych za święte i ogólnie przyjęte, moim zdaniem nie powoduje tego, że powinien być, że tak, a dla takich ludzi nie ma miejsca w zinstytucjonowanym kościele. Po prostu nie ma. Tak samo jak są banalne rzeczy takie, które dla mnie są takie, macie taki najprostszy przykład. Ile jest lat wałkowane, odsunięcie od kościoła katolickiego, taki prosty przykład, związków nieformalnych, czy związków wtórnych, czyli po rozwodzie, prawda, nieuznawanie rozwodów, nieuznawanie takich rzeczy. To jest średniowiecze. Ja wiem, że wartością najwyższą jest, prawda, rodzina i tego stworzenie, ale trzymanie się według takiej zasady, że to jest najświętsza rzecz i on tam ją pierze, kurde, ale ona nie może odejść. To jest taki islam. Ona nie może odejść, bo ona jest ten. No to jest tego typu zakłamanie, że pedałów trzymają u siebie w Watykanie, bo też był taki ksiądz Haremza. On się przyznał, że to jest mój partner, pokazywał wszystkim i
sprawa ucichła, gdzieś dalej tam jakieś te książki przepisuje czy coś i cisza, ile pedofilów jest w tym i to jest wszystko w porządku, a tu no tak jak mówiłeś, to mąż pierze żonę, ona nie może odejść, czy żona nawet męża pierze, bo no też tak pierze. Dzisiaj przy tych sterydach tak, czy możliwe. LGBT, czy tak. Przy jakichś innych takich. No ciężko z tym wszystkim. I dlatego mówię, że moim zdaniem jest już się droga wiary i Kościoła rozeszła się strasznie. Strasznie się rozeszła dla ludzi, którzy takich jak my, czyli zadających pytania, to jest już bardzo daleko. Bardzo daleko to odeszło od chociażby ojców Kościoła nawet wspominanych, chociażby od świętego Franciszka, fantastyczny człowiek. No, polecam każdemu przeczytać historię jego życia. No, tylko żyć, wiem, że to jest życie w dzisiejszych czasach ideami świętego Franciszka, to się może na 1000 osób jedna znalazła. Ale to dobrze powiedział. Słuchajcie, ale to im się nie da żyć, bo ludzie popsuli wiele rzeczy z tej wspaniałego słowa Chrystusa, z tych wszystkich tych słów, tego wszystkiego, podinterpretowali, ponaciągali, porobili tego. Dlatego polecam każdemu, miałem takiego znajomego, który mówił, a jak już nie masz kompletnie co robić, to weź sobie tak Biblię i tak sobie otwórz i przeczytaj dwie kartki. No. I to naprawdę sobie można poczytać takie i co ciekawe, mówił mi, że wielokrotnie jak coś go gryzło w ciągu dnia, jakiś miał dylemat czy coś, czy takie dziwne rzeczy się z nim działy, to zawsze gdzieś kurczę znalazł 2-3 zdania, które mu to prostowały. W Biblii. Zawsze mu wyprostowały trochę ten dzień. Może nie tam jakiś cud się stał, tylko gdzieś tak łatwiej było. No. A mam poważne, jeżeli on się stykał z jakimiś dylematami moralnymi, prawda, i jakby z nimi poszedł do księdza, no to by nie miał takich łatwych odpowiedzi, tak delikatnie rzecz ujmując. No ale wróćmy też do bogów, no bo słuchajcie, musimy poruszyć z racji tego, że to jest klub Paranormalium, musimy poruszyć wątek ten kosmicznych bogów. Jakby to nie patrzeć z punktu... Wszyscy wiemy, jaka jest teoria. Kapitalnie się w to wpisuje historiograficznie, filozoficznie i psychologicznie i nawet tak logicznie, prawda, że przylatują, prawda, pokazują, latają ludzie tam, prawda, ledwo co wyszli, skończyli krzesać ogień, prawda, tego, tacy są lekko przestraszeni, tego nagle tu huk, tak, prawda, latają, laserami tną drzewa, stawiają budynki jakieś, bogowie, no i oni mogli być, no jak mówię, nawet 10-20 lat posiedzieć w różnych miejscach na ziemi, latać sobie, przylecieli sobie na rekonesans, prawda, pobudowali trochę tamtego, jak według tych Anunakich, prawda, to trochę tego złota potargali, prawda, bo im było potrzebne tam do jakichś urządzeń. No i zostało to. Ale to w kwestii Anunakich. Ale nie, ja nie będę wnikał w tym, bo to jest. Ja nie, tylko... bo ja jeszcze chciałem coś dopowiedzieć, ale jak nie będę. Nie będę wnikał w tę teorię, bo to jest to sobie każdy może historię dwa włączyć. Ale że sądzisz, że jest taka już na serię naciągana? No znaczy nie, ja mówię, nie mówię o naciąganiu, ja mówię o tym, że to jest to. Dla logicznie myślącego człowieka, który ma otwarty umysł, który nie myśli ideologicznie, tylko stara się tego, jest to jakieś logiczne wytłumaczenie powstania idei Boga. Pojawia się coś nagle, coś, co nie jest kompletnie zrozumiałe dla ówczesnego człowieka, który nie potrafi opisać tych urządzeń, bo jeżeli ty czegoś nie widzisz, ktoś ci pokazuje pierwszy raz jakąś rzecz, to ty ją się starasz opisywać słowami, które tylko znasz. Stąd się biorą jakieś, prawda, ognie. No to możecie poczytać o tych, prawda, o Ezekielu, o tych wszystkich relacjach, które po prostu słowa nie nadążały na technologię, którą im przekazali. Pokazali może w ten sposób.
No i oni byli krótko, oni nie musieli siedzieć. Ja tam jestem daleki od teorii, że oni siedzą i nas obserwują i nas, prawda, badają i tego. Czemu by nie? No to, ale no zostawmy to. No, okay. Bądźmy minimalistami. Przylecieli na 50 lat. Przez 50 lat szlajali się po ziemi, prawda, pokazywali się tam, wybudowali tam coś, przycięli tutaj tego, może tam troszkę modyfikowali nas genetycznie, żebyśmy byli może bardziej podlegli im, jakby chcieli wrócić, że jakąś tam mają bombę genetyczną dla nas, że przyjadą. Może spójrz na to z innej strony, może na przykład jeśli już przylecieli, to może chcieli się z nami w jakiś sposób związać, w sensie tworzyli hybrydy, tak? Trochę no nie dążyli... Wszystko po to, żeby swoją rasę przedłużyć. Ale ja, tylko mówię teraz w kontekście odbioru ich jako bogów. Przez ówczesnych tam humanoidów, którzy biegali tam od jaskini do jaskini i nagle dostali ogromnego skoku cywilizacyjnego, zaczęli budować piramidy i takie różne rzeczy, gdzie taki przeskok cywilizacyjny, jakbyśmy dostali teraz, to byśmy, kurczę, wadę na te twoje planety, co ostatnio wynaleźli, to... Teleportowali się. Tak. Fakt jest faktem, że są takie parokrotnie pojawiają się w historii ludzkości niewytłumaczalne skoki cywilizacyjne i to jest fakt. No i kontynuując to mówię, no pojawili się, zostawili te właśnie opisy. Na początku ludzie przekazywali sobie przekazem ustnym. Wiadomo, przekazem ustnym dochodzi do przekłamań, różnych nadinterpretacji. Każdy coś dodać, każdy grał z nas w głuchy telefon. Wiedział, jak trudno jest przekazać przez 20 osób, przekazać, żeby ta sama treść dotarła do ostatniej. No, no. I widzimy, i to się później nagle ludzie wymyślili pismo. No to weźmiemy, spiszemy to. No to spisali tam, wydłubali w tych tabliczkach, prawda, coś tam. Już to nie jest, bo to parę tysięcy lat minęło. Tam sobie ludzie przekazywali. No i my nagle stajemy przed księgami. I teraz tak. 100 lat się czytało i teraz tak, za każdym razem te księgi, im nasza technika się rozwija, to my popadamy w taką trochę schizofrenię, bo dobra, to już było zamknięte, ten żeśmy zinterpretowali, no ale kurczę, teraz się pojawiły samoloty, które normalnie startują. No to poszukajmy w tych księgach, czy tam są samoloty. Ja teraz mówię w kontekście tych wszystkich nawiedzonych, bo tych wszystkich wyznawców, tych antycznych bogów, antycznych kosmitów, bo jakaś tam idea jest, zgadzam się z nią, pomysł jest, ale oni już odpłynęli całkowicie, bo oni wszędzie ich widzą. Tu piję cały czas do tego słynnego serialu Starożytni Kosmici. Kosmici. No. I tego. I mówię, i to też ma logiczne... To mogą rozmawiać ludzie oczywiście, którzy mają w miarę otwarte umysły, którzy nie są, a co ty pieprzysz, jakie ci nie tam lądowali. No ale jeżeli byś taki człowiek, nawet wątpiący, zechciał chwilę posłuchać, nie będziemy teraz, bo tu nie ma kogo przekonywać o takich, ale gdybyś chciał chwilę posłuchać i to ja już z wieloma osobami mądrymi, tak zwanymi, przedstawiałem im tą teorię starożytnych kosmitów, no i kurczę, w pewnym momencie mówi, no kurde, no racja, no faktycznie, no to składa się to, jak to mówią. Logicznie się to składa, no. No to jakby nie popatrzeć, odrzucając wszystkie, że tak powiem, izmy, czyli jakieś, no, takie rzeczy, które wykluczają coś. Jak dajesz, otworzysz sobie umysł na zasadzie takiej, że dopuszczasz do tego, że tak mogło być, no to się zaczyna, jak powtórzę się raz, składać, że no kurczę, ma to sens. No, ale niekoniecznie. Element jakiejś układanki, tak? Tak, tak. Ale niekoniecznie nie wszystkich elementów. Dokładnie. No nie, no kosmici, no to tutaj jest takie mainstreamowe w naszym streamie, że tak powiem. Mogą to być ludzie z przyszłości, którzy oferowali jakieś podróże w czasie, wrócili się i jakieś tam swoje cegiełki. Że... Takie podróżowanie w czasie to jest, wiesz, zaczynanie, rozmawianie o tym, o podróżach w czasie to jest, popadamy w lekką paranoję, wiesz? No bo kurczę, czyli nasz byt polega, zapętlamy się w ten sposób, że to kurczę, jeżeli my przyjmiemy, że to są podróżnicy w czasie z przyszłości, to my teraz, łapiąc dużą grupę ludzi, którzy to wyznają, kurczę, musimy dążyć do tego, żeby doprowadzić do możliwości tych podróży, bo jak nie, to za chwilę znikniemy.
Ale niekoniecznie czekaj, bo mogą być takie podróże niezaplanowane. Niezaplanowane, jak jakaś burza zakrzywia tam czasoprzestrzeń i ty jedziesz, rzuci cię tam nawet na te 50 dni, czy na ile dni cię tam rzuci i ty czekasz na tą burzę, żeby ona cię wprowadziła i te 50 dni tam musisz przeżyć. I oni, i ludzie, którzy tam żyją, są w szoku. Raz, że są w szoku, ale przez te 50 dni oni cię obserwują. Tak. I ty później znikasz, bo chcesz wrócić do siebie, tak? Szukasz tego samego załamania czasoprzestrzeni. Ja nie mówię, że to jest planowane jakaś podróż w czasie, jak w tym powrót do przyszłości, że zaplanował datę, bił i jest, tak? Tylko, że po prostu takie coś się kiedyś stworzyło, że tam się pojawiło, że tak się wszystkie rzeczy zagrały, że na przykład nagle my nas teraz stąd. No to ja mówię do tego filmu. W Egipcie jesteśmy i jesteśmy bogami. Ty jesteś Ra. Do tego filmu Pearl Harbor raz jeszcze, że oni tam wpłynęli i przed atakiem na Pearl Harbor już tam przenieśli się. Lotniskowiec taki. Tak. Z końca 20. No. Ogólnie podróże w czasie mają pewną wadę, bo prowadzą do wielu paradoksów. Do zmiany na przykład biegu historii, prawda? No, no to kształtowanie w ogóle całego. No ale to wiesz, to też zależy, którą teorię podróży w czasie chcesz rozpatrywać. Bo jeżeli przyjmiesz teorię czasu jednoliniowego, czyli zawsze wracasz w tej samej linii, a jeżeli przyjmiesz teorię powstawania światów równoległych i czasów równoległych, to w tym momencie nigdy nie wrócisz i nie jesteś, to jest jeszcze większy problem wrócić po tej samej linii do swojego tego. To już podróże w czasie to w ogóle są, to jest kosmos, ale już podróże w czasie przyjmując zasadę wielowątkowości rozwoju, przebiegu czasu, to jest już praktycznie niemożliwe w ogóle, żeby złapać tą samą linię. Czyli ewentualna podróż odstrzelona w czasie do tyłu może spowodować, że wylądujesz w innym czasie w innym wymiarze. Czyli właściwie trafiasz do jakiegoś alternatywne rzeczywistości, tak? Właśnie. Każdy, ta słynna teoria, że każda decyzja, każda sekunda twojego życia, dzięki której kreujesz coś decyzją, powoduje stworzenie X alternatyw. Czyli jeżeli ty stajesz przed dylematem, że w tej chwili idziesz w lewo, prosto albo w prawo, to w tym momencie, jak ty pójdziesz w lewo, to stworzyły się kolejne dwie, a jeszcze trzecia się pojawiła, bo się mogłeś cofnąć. Też mogłeś cofnąć. I tak się tworzy tak zwane... Ale żeśmy odeszli. Co właśnie, to w sensie tematu religii mam do was pytanie. Czytałem ciekawostkę, że na świecie jest prawie 300 religii. Jak myślicie, czym jest to spowodowane? Bo niby wszystkie mówią o tym samym, a jest prawie 300. Różnorodnością ludzi. No właśnie, to co wcześniej też powiedzieliśmy, że każdy jest inny, każdy inaczej tego Boga interpretuje. Niby to samo, ale widzisz, zależnie od tego, co kto myśli, tego Boga widzi. Z religiami to jest tak, że pojawiały się jakieś idee, ludzie się skupiali wokół jakiejś idei i zawsze się pojawił taki szefuniu, który chodźcie do mnie, raz w kupie siła, prawda, tego. Tak, tylko czy to jest religia, czy to są jakieś, nie wiem, związki wyznaniowe, czy... No tak. Nie, chodzi mi o takie rzeczy, bo religia to jest religia, jest nie wiem, cztery główne, a są jakieś odłamy, jakieś kościoły wyznaniowe, jakieś. Nie wiem, czy słyszeliście o latającym makaron spaghetti. Robią sobie zdjęcia do dowodów durszlaka. Jest takie coś. Ale słuchajcie, to jest kościół wyznaniowy, to nie jest religia. Ale, a teraz jeszcze, sorry, że ci przerwę, jest jeszcze taka, może ja nie wiem, czy to jest religia, ale na pewno większość z was, większa z was liczba osób pewnie oglądała Gwiezdne Wojny. Ja już jestem wielkim fanem i pewnie słyszeliście o takim, powiedzmy to, wyznaniu czy tym religii jedaizm. Słyszeliście o tym? Ja słyszałem. Jest jedaizm, a film Gwiezdne Wojny też bardzo fajnie pokazuje nawet tego Boga, bo oni tam mają moc za Boga, tak? Niech moc będzie z tobą. No. Jasne. Jest to Lordem Wejderem. Ale czekajcie. Ale nie, bo to przegapiłeś, a powiedziałeś o jedaizmie, a tu Grzegorz bardzo fajną rzecz powiedział.
Tam jest pokazane dobro i zło w tym filmie. Jest jasna strona mocy i ciemna strona. To jest opisana religia. I jest moc. Niech moc będzie z tobą. Ja zwany to jest jedno, to jest inaczej wykorzystywał to jest Bóg. Strony. Tak. To tak samo jak na przykład jest Ying i Yang. No nie wiem, czy to jest dobre nawiązanie, ale... No to nie, no to jest rzeczy, stworzenie czarne, białe, dobre, zło, to jest styl, to ktoś to wymyślił, żeby ludziom ułatwić życie. No tak, no ale no tym, jeszcze raz wrócę do tego nawet judaizmu, czy no, do Gwiezdnych Wojen. Tam jest dobro i zło. W naszej religii jeszcze ksiądz sobie wymyślił, co mu tam... Czyściec, tak. Wymyślił sobie skarbonkę, czyścić sobie wymyślił i za wszystkie modły za czyściec trzeba płacić, tak? Gdzie? Nigdzie w Biblii nie ma mowy o czyściec. Tak, i w tym filmie jest to pokazane. Jest dobro, jest zło. Oprócz tego jesteśmy my, tak? Po środku. Nie ma żadnego czyścica. Albo przejmujesz jasną stronę mocy, albo ciemną. No i to jest... Albo nie wybierasz w ogóle. No tak, tylko że wiesz, że to jest, że w dzisiejszym świecie tak... Taka, że tak powiem, polaryzacja nie jest możliwa, a jeżeli jest możliwa, to prowadzi do ekstremizmu. Albo jedna strona, albo druga. Tak. Nie, albo czarnej, albo białe. Tak? To jest czarne, białe. No tak, no zgodzę się z tobą, okej, okay, to jest dobre, bo po środku to jest taka nijakość LGBT, prawda? Jak po środku, bo no. Ktoś to mądry powiedział, białe jest białe, czarne jest czarne, a czerwone jest wredne. No. No i na środku ten gender, no, prawda? Różne odmiany pedalizmu i jakichś innych takich. To jest feminizm. Czy człowiek w ogóle potrzebuje przynależności do danej grupy, żeby osiągnąć to tak zwane spełnienie? Nieważne, czy to było nirwaną, jakimś tam rajem, prawda? Ten spokojny stan umysłu, który. Człowiek nie może jako indywidualista działać według własnych racjonalnych. Może. Tylko, że wtedy jest outsiderem. Właśnie. Jest outsiderem. Jest i traci na tym. I traci na tym, że indywidualizm w tym przypadku, biorąc pod uwagę tą masowość działania w obecnym czasie, jest wyrzucaniem się na margines. No ten idealizm jest jedyna alternatywa, bo jeśli ktoś ci o czymś mówi, że coś istnieje, ale nie tłumaczy ci tego, nie pokazuje, nic ci o tym nie mówi, to sam będziesz zgłębiał na własną rękę, jeśli jesteś w tym zainteresowany, na przykład no, zgłębiasz to po prostu na własną rękę i sam. No tak, tak, tylko... Tylko, że oni właśnie to piętnują. No to oni to piętnują, to jest tak zwane przerośnięcie ucznia przez mistrza. No, to znaczy, jak piętnują. No, jakoś... dobrze powiedzmy. Nie, bo czytałem kiedyś taki... O Einsteinie, on z profesorem jakimś rozmawiał na uczelni o Bogu, zaczęli tam o Bogu rozmawiać. Że jest światło i jest ciemność. I on to zaczął tak tłumaczyć, że nie ma ciemności. Jest brak światła. No. No bo tak jest. Ale to i to jest. To i to jest, tak. No. To a propos Einsteina, to takie jego słynne powiedzenie, Bóg nie gra w kości. No ale rozumiem. Bo ja to znaczy... ktoś mu tam powiedział, nie mów Bogu, co ma robić. No i właśnie o to chodzi. Tak tylko chciałem odwrócić gwoli ścisłości właśnie nawiązując do Einsteina. To znaczy, no, tu się rozchodziło o to, że Bóg nie gra w kości, mi się chodzi w kontekście takim, że wszystko jest zaplanowane, że nie ma właśnie, tak jak ty mówiłeś, nie ma chaosu, że Bóg nie ma takiego czegoś, że, prawda, a dzisiaj tak, jutro tak, czyli... No że Bóg za wszystko zaplanował. O. No to ale czekaj, wszystkie wojny są zaplanowane, jest zaplanowany Rothschild, jest zaplanowane to wszystko. No i tutaj stajemy przed dylematami takimi, których nie łatwo jest wytłumaczyć. Czyli dla mnie jest to wola. Tak, wolna wola jest. Dla mnie to nie jest zaplanowane. Dla mnie to jest wolna wola człowieka. No ale wiesz, tutaj... Skoro człowiek jest karany za wolną wolę, nie, jeżeli jego wolna wola idzie w dobrym kierunku, przykładowo, tak. No, ty jesteś człowiekiem, możesz podjąć jakie chcesz decyzje. Mogą być złe, negatywne. Twoim nie mają być dobre, bo służą tobie, prawda? Może być sobie lubię.
Jeśli nasze decyzje krzywdzą inne istoty, to automatycznie krzywdzą też nas myśli i zasady jedności, które promują religię, że jesteśmy jednym wszyscy z Bogiem. Czyli jeśli właśnie ktoś krzywdzi inne osoby, to automatycznie do niego wraca i dlatego no, niby błędny wybór. Ale tak naprawdę no, w sumie, patrząc z poziomu tego transcendentalnego, to nie ma ani dobrych, ani złych wyborów. No nie ma. Nie ma. No bo tak jak powiedziałem, określenie czarne-białe, dobro-zło zostało stworzone po to, żeby ludziom ułatwić życie. Żeby nie musieli zastanawiać się, kurde, jest to, to jest takie trochę szare. Ale jest dobro, nie ma zła. Zła nie ma, jest brak dobra. To znaczy, myśli, że jest biały, a czarny to jest... Nie biały. Jakbyśmy mówili, Bóg niby jest nieskończony, więc musi zawierać w sobie wszystkie cechy, bo my jako stworzeni na jego obraz i podobieństwo też mamy w sobie gniew, złość i tak dalej. Czyli na pewno w tej właśnie u Boga musi posiadać te cechy, skoro my je posiadamy w jakimś stopniu. Ale on nie rozgraniczamy tego, Bóg jest dobry albo Bóg jest zły, bo on jest ponad tym. On po prostu jest w tym wszystkim. A my opisujemy to na podstawie naszego zrozumienia albo czarno, albo białe właśnie. Tak. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Za dobro wynagradza, za złe karze. No, po prostu ustanowił jakieś prawa, puścił do wróchy, to się samo wszystko. Samo się wszystko. No tak. On się no nie ingeruje w tym na pewno. No bo jakby miał ingerować, nie? Tak, nie. Miałby ingerować, to tak jak mówisz, to by tych wojen nie było, tego wszystkiego powiedzieć. No co wy, kurde? Ja mam wolno, wolno, zabawki. To jak się masz zinterpretować potop, nie? Skoro nie ingeruje. A to starotestamentowy Bóg, to był inny Bóg. To był Bóg, co mówiłem, to jest właśnie ten siwy Bóg. Wiecie, jak co mówi hinduizm i Wedy o potopie? Że teraz co jakiś czas ten przeświat materialny jest niszczony, nie? I że po prostu zalewa go właśnie woda pełna i nastają jakby nowe ery, nowe okresy i dalej ci ludzie jakby się bawią o tym jednym wielkim pomysłem. No to taka tak zwana teoria paroksyzmów cywilizacyjnych. Firmament nad płaską ziemią się załamał i zalała woda. Musiałeś to powiedzieć. Wody odeszły. Wody odeszły. Słuchaj, a ty mnie zaciekawiłeś chwilę temu jeszcze. Ty chciałeś z psa na wegetarianizm? No, nie chciałem. Ale na początku jadłem, ale później coś odbiło. Dziwię się? Chciałeś coś zrobić wbrew naturze. Chciałeś być dla niego Bogiem. Na początku był szczęśliwy, mówię. Nawet dostawał, wiesz, tam zupki takie. No. Ten szpinak, to wszystko to... Nie, no, marcheweczki, cebulka, jakieś wady, coś tam. No, ja mu gotowałem zupy. Serio. Sobie też gotowałem. A takie przecierane, czy? Nie chciało mi się robić osobno dla niego, więc zrobiłem jeden garnek, który ja na co dzień nie ma, jemu testowałem przy okazji. Ja myślę, że chciałeś go nauczyć myśleć, czy jeszcze żebyś wiedział. Nawet jak powiem ci szczerze, jak przybywa, jak patrzymy na niego, że może kiedyś się nauczy i będzie rozumiał mowę, to czasem jak na niego patrzę, to tak jakby rozumiał. Ja myślałem, że on się po prostu zaczął mówić, daj mi kurwa, w końcu daj mi wiosę, daj mi wiosę, tak? Tak się rozumiem, ja nie rozumiem, co to jest. Czasem pokazywali przypadki owczarków niemieckich, które zadawały mi się tam nożenie i szczekali tyle razy, ile wynosił wynik, nie? Pies po takiej diecie mówi, poproszę. Dobij mnie chyba. Dobij mnie! Dobrze, nie, no teraz, fajnie, no ale... Teraz żeśmy przeszli na animalizm. No to tak jak kiedyś pytanie zadałem, że... Chcesz się bawić w Boga, no to takie są... No. Takie są konsekwencje. Trzeba ponosić konsekwencje zabawy w Boga. Pies, który gryzie cię w nogawki. No. Pies, który nie ma wolności wyboru. No. Zabrałeś mu Bogu. Schody do nieba, autostrada do piekła. No, to jest zły. Dlaczego tak jest? No dlaczego są schody do nieba, a autostrada do piekła? Żeby szybciej dojść do piekła. Autostrada. Chodzi o przepustowość. A, czyli więcej idzie tą drugą stronę. Schodami tylko ci pojedynczy. Tak, ale tak jak mówiłeś tutaj, że odchodzisz tam, jesteś jakimś outsiderem i myślę, że to jest dobre, bo idąc z tłumem, dojdziesz tam, gdzie tłum. Idziesz sam, to dojdziesz dalej, daleko dalej. Jeszcze a propos tej autostrady, sam mówię, że Franciszek teraz na koniec zbierze wszystkich, nie? Więc chyba przepustowość się zmieniła. Tak. Ale słuchaj, no Franciszek to on chyba jest papa mobile tym właśnie autostradą w tamtą stronę. Zdemontował światło. To znaczy... Skręcił w lewo. Ja skręcam zawsze 3 razy w prawo, nigdy w lewo. 3 razy w prawo, że w lewo. No i po prostu... Jeżdżę rondem. Jeszcze. Ale w Polsce czy w Anglii? Tutaj jest w lewo albo w prawo.
Nie. Chodzi o to, że... Obwodnicę i zawsze w prawo. Nie da się połączyć tych wszystkich religii, tak jak to Franciszek sobie wymyślił. Nie da się... Obwodnicą. Różnic, jeżeli wszyscy ludzie zby to połączyć jako jedno, nie ma szansy. Ale czemu sobie trzeba być na tym, żeby to łączyć? Mnie nie. Co? Mnie tego nie... Wychowałem się w danej kulturze. No właśnie sprowadzamy do tego, że to jest kultura. No coś, co widzisz, babcia, dziadek i reszta tak to robisz, no to powtarzasz to. Nie? Tylko, że to jest... Co dzieci rozumieją z chodzenia do kościoła? Wstawanie, klękanie, śpiewanie. Nawet nie wytłumaczyli ludziom, jakie to ma znaczenie i jak to ma cel. Dlaczego kiedyś musiał były po łacinie i taki przychodził jeden z drugim, prawda? Żeby ludziom pokazać, że to jest... Nie wiedział, co to jest. Dlaczego Biblii zakazywali czytać, dlaczego miał być przetłumaczone na języki tych ludzi, tylko było ciągle zakazane. Panie mają wiedzę, błąd. Czy to jest wywyższanie się tam? Jest. Jest na pewno. No ale ewoluowali. Tam. To było już tak dużo innych osób. Nie, no ale. Stanęło na innym poziomie mentalnym. Zasadnicze pytanie jest w tej chwili jeszcze jedno. Czy po prostu religia w połączeniu ze społeczeństwem jest społeczeństwu w tej chwili do czegoś potrzebna? Nie mówię o jednostkach. Mówię o społeczeństwu. Czy społeczeństwu jest potrzebna religia? Religia nie, ale wiedza religijna, duchowa, wiara to prędzej. Ale ja mówię o społeczeństwie jako... populacji na Ziemi. O tak powiem. Bo wywoływanie wojen i te inne sprawy to tylko temu się przysługuje. Bo jak jest za dużo ludzi, jednak widzicie, co się dzieje. To jest taki przyrost naturalny teraz, że to nie wiadomo, jak to się skończy. Niedługo braknie już jedzenia, prawda? Albo będziemy spożywać całą generowaną. Teraz to pojechałeś. To 500 plus to spowodowało? Czy to taki przyrost naturalny? Nie mówię o nas, nie wiesz, u nas jest model rodziny, nie wiem, 2 plus 1, czy coś, jak kraje arabskie, masz 4 plus 4, 74. Jest 3 kąsek. Nie, 1 plus 7 plus tam 49. No nie wiem, tam jest inna matematyka. Nie jest napisane. Nie no, fakt jest faktem, że jeżeli u nich właśnie jest połączenie, u nich, mówię o islamie, u nich jest połączenie społeczeństwa z religią. U nas sama religia spowodowała to, że drogi społeczeństwa i kościoła, religii rozeszły się. I to jest nasza słabość. I to jest słabość, może nie nasza, w Polsce to tak nie, ale słabość Europy Zachodniej, to jest słabość tego świata zachodniego, że tam nie ma, tam Kościół idzie swoją, tak, Kościół idzie swoją drogą, społeczeństwo swoją drogą. I jeszcze na dodatek w tą walkę tych ideologii dwóch, tego liberalizmu, socjalliberalizmu i podejścia narodowo-chrześcijańskiego, można by to powiedzieć, tam się wpierdzielił islam. I oni w tej chwili nie wiedzą, czy oni mają walczyć z tym, tym socjalliberalizmem, czy mają walczyć, czy ci socjalliberaliści mają walczyć z Kościołem, a w końcu, a trzeci wchodzi w to i wygrywa całą sprawę. No to też kwestia jest nauki, bo to jak tam dzieci od małego uczą, że może mieć dwóch tatusiów, niekoniecznie mamusia czy coś. No, to normalne się staje. No, jest pomieszanie w ogóle. No nie ma, właśnie, jeszcze jest jedno ważne słowo. Jakby ją nie nazwać, negatywnie czy pozytywnie, ale islam ma moralność. Chrześcijaństwo. Świat zachodni, ja mówię, chrześcijaństwo miało. Świat zachodni nie ma moralności. Masz najlepszy przykład. Czemu? Hedonizm. Hedonizm, nijakość, równanie takie. Konformizm w tym kierunku. Tak, i takie jest to po prostu takie miałkie, nijakie. Macie ostatnio czytałem, chyba taki przerażające moim zdaniem jakaś Eurostatu badania, akurat nie to. To badanie wyszło, bo kto tam badani byli w wieku 18-23 lata, w każdym kraju, czy oddałby życie za kraj. No masakra to, co wyszło w Europie Zachodniej. 13-14-20% takiej populacji, że oddałoby życie. Słuchaj, no taki plebiscyt już... Bo nie ma. Taki plebiscyt już Hitler przeprowadził we Francji. Nie? No, on sobie wszedł do Francji i Francuzi karabiny rzucili. No i widzicie, i tutaj po prostu, no trzeba powiedzieć, jeżeli mówimy o konflikcie religijnym, no to sorry, świat zachodni przegrywa. Przegrywa na całej linii i nie ma po prostu tam już. Ja na przykład nie jestem za takimi ortodoksyjnymi poglądami, prawda, takim, bo nie lubię przeginać z jednej strony na drugą.
trzeba, tak jak mają niektórzy problem z moimi wypowiedziami na różnych forach i mi zadają pytanie, no to co ty jesteś? Jesteś za tym PiS-em, czy jesteś za tym PO? Bo tutaj atakujesz raz tych i tych i tych. Ja odpisuję, no bo ja nie jestem ani za tymi, ani za tymi. I dlatego jestem, i tak jak w wielu, wielu innych kwestiach jest tak, że jak człowieka nie można wrzucić, że opowiedz się albo za tym, albo za tym. Nie za tym, albo za tym, tylko albo przeciwko temu, albo przeciwko temu, nie za tym. To jest jeszcze gorsze. No, bo albo jesteś opozycją totalną. Ja na przykład jestem opozycją do głupoty ludzkiej. No. Nie znoszę głupoty ludzkiej. Takie jak u ministra Ziobro, gdzie świnia kiedyś mogła zginąć od naturalnie od obucha. Teraz za to można 3 lata więzienia dostać. I nie ma to za nic wspólnego z religią. Za naturalną śmierć. Nie, ma dużo wspólnego z religią, ponieważ ubój rytualny, krowy są podżynane, ani nie są ogłuszane. I jest dopuszczony. Jest dopuszczony, bo to jest... Ja bym sobie myśl, uderzenie młotem nie nazwał śmierci naturalną. No. Nie, to jest ogłuszenie, tylko później dopiero... Zaczynają na śpiewa, jak już wpadło. Ale to jest występowienie, to jest... No, Ziobro, jak już nawiązując z naszego, występuje przeciwko Staremu Testamentowi, bo dałem wam ziemię, czyńcie sobie ją poddaną i prawda, i tak, a tutaj jakaś reglamentacja. No to sobie po 3 lata więzienia, przypadek mienia, już sobie kupił księgę. Ja akurat uważam, że zabijanie innych istot tylko po to, żeby zaspokoić swoje kupki smakowe, jest moralnie nieetyczne i dlatego tego nie robię, ale nie bronię tego robić innym ludziom, bo niektórzy ludzie, no... Uważają, że to jest normalne. Ale nie bronisz tego robić też Tygrysowi. No nie, no bo nie widziałem w sumie, nie zabroniłem mu, ale... A jak ty psada wegetariusz? No nie przeszło, bo jednak moja żona się zlitowała i sama zaczęła go pytać. To teraz mówisz z Tygrysem. No to jest naturalne, no. Świnia zawsze naturalnie ginęła od obucha i tyle. No tak, no świnie, rzadko historiografia wspomina o świniach, które zmarły ze starości. Tak. Które dożyły emerytury. Które dożyły emerytury. No. Jak Hala Sław, nie? Halo Five. Dobra. No to co? Piotr nic nie mówi dzisiaj. Nic. Nic, nic, się, nie nic, nic się nie odzywa. To co, no żeśmy rozwalili tą religię, że tak powiem. Przelicowali. No i co? Nie, fajnie jest, jak człowiek musi w coś wierzyć. No bez tej wiary jakoś... Nawet człowiek niewierny w coś wierzy. No ale wiesz, ale widzisz, właśnie cała rzecz polega na tym, że zawsze będę powtarzał, że oni chcą właśnie doprowadzić do, że ideałem jest w nic nie wierzyć. Nie, przepraszam, w TV wierzyć. Tak, że tam jest jedyna słuszna prawda. Tak, tak. Chociaż trudna. Chociaż trudna prawda. Trudne sprawy. Dlaczego ja? No, takie nawet pytania są egzystencjalne tych programów. Trudna prawda. Dlaczego ja? Rzućcie coś jeszcze. Szkoła. Szkoła. Czasem się cieszę, że nie wiem, ale to naprawdę jest egzystencjonalne. Szkoła. Ale to było też takie coś. Szpital. Aha, szkoła. Aha, to tak. No nie, no mówię. Moim zdaniem ja uważam, że w tej chwili jest kryzys. Kryzys wartości. To taki slogan jest, ale jest widoczny. I w to się fantastycznie wpasował islam ze swoim, bo to słuchajcie, to nie jest kwestia Europy. Islam, ekspansja islamu, to nie jest kwestia tylko Europy. Cały świat. Afryka już praktycznie pada pod naporem islamu całkowicie. Oni najpierw spróbowali z tą drogą Boko Haram poprzez mordowanie, ale stwierdzili, że tam ich nie ma za co mordować tak naprawdę, bo oni są tak podeszli do tego, no i teraz co jest? Teraz jest ekspansja islamskiej kasy do Afryki. Europa się wypiera, Europa sobie robi koncerty, pedały śpiewają na koncertach dla Afrykańczyków, połowa kasy z tego zjedzą urzędy podatkowe po drodze, dla nich trafią trzy kubki z wodą, a islam sobie po cichu kaskę podsyła, żywi, po prostu tam nie ma z czym wojować w Afryce. Tam trzeba ich po prostu skolonizować ekonomicznie i oni będą, i tam się robi zaplecze dla kolejnych fanatyków, wielbicieli pasów Szachida.
coraz więcej Afrykańczyków z tej mauretańskiej części, teraz już tej czarnej, zaczyna być tymi właśnie fanatykami. Oni spróbowali z tym Boko Haram, ale zaczęło to, ludzie zaczęli krzyczeć tam, pamiętacie, w Nigerii te porwanie tych 200 dziewczynek, prawda, tam w końcu sprzedali je, odkupili tego, ale to też wygasło. Też. A kto teraz morduje tych resztki chrześcijan, co zostało w Afryce? To już mordują rodowici Afrykańczycy, którzy poprzychodzili na islam. Wielkość przejść na islam w przeciągu 5 lat to jest 500% skali kontynentu afrykańskiego. Część oczywiście pod karabinem, ale część też ze względów na to, że w pewnym momencie stwierdzili, że albo karabinem, albo szklanką wody. No i to szybka do Europy, jak widać przecież. No to tworzą sobie zaplecze. Czyli widać to nawet po francuskiej reprezentacji piłki nożnej. Tam tylko bramkarz biały, bo czarny się boi siatki. Ale to też Matko, ale to też zabieri. Wyjątek. Jak mówili, trzecia wojna światowa wybuchnie na tle religijnym. Zawsze wszyscy mówili, że wybuchnie na tle religijnym. I ostatni papież ma być czarny i jest. No niestety. Jest czarny? No nie widziałeś? Nie. Ja nie mam telewizora ani radio. No ma białą sukienkę, no ale czarny jest jak. Nie, to jest, to już żeśmy mówili o tym, że czarny się wziął, bierze się stąd, że on był generałem zakonu jezuitów. Tak. Metaforycznie. Nie metaforycznie, nie, tylko i się nazywa czarny papież. W sensie, potocznie od iluś wieków już był nazywany czarny papieżem, najwyższy przełożony jezuit. Myśleli pewnie ludzie, że będzie murzynem, a tutaj chodzi o tutaj, metaforę. Po prostu kolejna metafora. No, oczywiście jest kwestia taka, że to może być interpretacja, jak zwykle. No. Wszystko można sobie zinterpretować, prawda? Rysunek jakiś, coś można zrobić przepowiednie, prawda, z śladów, wskaz po... Sposób. Tak. Albo ktoś, babka źle umyje okno i zobaczy, nagle Ludwik jej zostanie, prawda. Maryjna. No i tego. No także... Potwór spaghetti, oni tam też właśnie wiszą, jakim się Bóg objawił w talerzu. Albo na przykład twarz Jezusa na toście, na przykład na kanapce. Powiem to przecinek świata według kiepskich na ścianie. O, mój Boże, to jest pierwszy. To tak samo jak jeden turysta gdzieś tam schodzi sobie gdzieś w Afryce i spotkał lwa i mówi, klęknął i mówi, Panie Boże, spraw, żeby ten lew zachował się jak prawdziwy chrześcijanin. Jak prawdziwy chrześcijanin. Tak. I lew też klęknął i mówił, Panie Boże, pobłogosław ten posiłek. Kwestia punktu widzenia. Ale to jest śmieszne, ale to widzisz, to powstało jakieś zło, powstało jakieś dobro, a obydwaj byli chrześcijanami. Tak. Bo z punktu widzenia tego zjedzonego spotkało go zło. Tak. Z punktu widzenia lwa, no, szamka się pojawiła, no jeszcze Bóg pobłogosławił. No to zjadł. No to na prostym dżołku można, kurczę, bladę rozgryźć religię. Można. A kto wie, może ten, którego zjadł lew, odrodzi się właśnie w lepszym ciele, tak bardzo by zbłądził w tym życiu. On trafił do piekła, a tak zjadł go lew i koniec. I nie tak też. On się odrodzi tam, gdzie się lew załatwi. No na przykład jako, nie wiem, robaczek. Dobra, to jakieś pytania, zagadki, podsumowania, jakieś konkluzje, tematy na następne spotkania, pomysły, ale cisza, znowu będę musiał pomyśleć ja. Może bardziej tematy związane właśnie z tym odkryciem, może tak podyskutujemy. Czy istnieje życie na tych światach? No dlaczego by nie? Tomaszu, z całym szacunkiem, ale to jest temat, wiesz, naprawdę taki, no, są 3 planetki, do których... 7. Ale 3, na których możliwe 3. jest, no. Ja troszkę wiem. Okej, ja też. No, i tego, i co? I my tam dolecimy sobie kiedy?
Ale właściwie mamy tylko 40 lat świetnych do tego. No, to jest no, i 15 minut, jak to Grzegorz. Ale patrz, co ty? 40 lat świetnych w skali kosmosu. W skali kosmosu to jest nic, a dla nas to jest... O czym my teraz rozmawiamy? To na przykład tak, jak myślecie... No, o czym? Nie ma żadnych problemów. Ale nie, nie chodzi o to, nie chodzi o to, bo... Ile potrzeba czasu, żebyśmy tam dolecieli? 30 tysięcy lat, 10? Nie wiem. A gdzie? 40 lat świetnych stąd. Ile te statki latają na godzinę? 100 tysięcy. Ale nawet z prędkością światła, bo zauważcie, że prędkość światła jest jak krem z nosa. To słuchajcie, no to, że takie pytanie durne, to kto to znalazł? Ci, co grzebią w tych kto to leciał tam 100 tysięcy lat, że to stwierdził, że... Tylko co? Wysłał sygnał i sygnał wrócił? Na podstawie obserwacji. Na podstawie obliczeń, tak. Zakrzywienia. Tak, tak, wyprostowania komory mózgowej. Wiesz, no, nie będę ci przyjrzał, bo wizja kurwa fizyczna z tym workiem. No ale to jest wszystko teoria jakaś. Ludzie od... No to na podstawie. A w której części? Bo teraz już nie... Teraz nam... Z grubsza tak. Taki zoom z ziemi do góry. No to ziemia nie ma tyle lat, co my mamy tam lecieć. A już tam to jest, bo ktoś to tam zobaczył. To tak jak ci wysłałem ten filmik. Ja, to ziemia masz 5 miliardów. 5 miliardów i 3 dni, bo 3 dni temu też to słyszałem. To tak jak przyszedł gość do jednego i się pytał, dlaczego... Ile twoja studnia ma metrów? 20. A dlaczego? Bo dziadek tak mówi. No to chodź zmierzymy. I okazało się, że ma 23. A on cały czas wiedział, że ma 20. Bo dziadek z głowy. Stary. No pamiętam. W końcu. Dziadek jest od głowy, a on od nóg. No że teraz... W tej chwili są tak zwane tematy wolne. To teraz taka nowa tradycja będzie. Pod koniec spotkania będziemy mówić, co komu się da przynieść. Co komu leży na wątrobie. Nie no, większość tych obserwacji właśnie, tych układów gwiezdnych nowo odkrywanych właśnie wynika z obserwacji, z obliczeń. Nie, że ktoś nam polecił i stwierdził, aha, mamy 40 lat, super. Tylko to wynika z obliczeń, prawda, już tych naprawdę obserwacji długoletnich. I dlatego stąd na przykład jest no 40 lat, jak już wcześniej wspomniałem, 40 lat świetnych do tego układu. Tam jeszcze na przykład do Proximity Centauri B, do tej planety obiegającej Czerwonego Karła jest no ponad 4 lata z kawałkiem. To już troszkę bliżej tej skali kosmowej. Tyle co nic. Ale no właśnie, tyle co nic. To tak jak rzut kamieni. Tak. 4 lata świetne. To by ile 19 pokoleń ludzkich wymiera zanim on wylecie. No ale gdyby skonstruować taką statek. I zawsze widzisz, że zawsze te twoje teorie są, że gdyby, jakby, co by. No weźmy metra, zmierzmy. Ale nie jesteś w stanie zmierzyć na przykład. No to ja nie jestem w stanie, bo oglądałem wykład profesora jakiegoś fizyki. Tak naprawdę fizyki. Wszystko jest teoretycznie zakładane. Nie jest. No nie jest, ale w większości da się to sprawdzić. Ale oglądałem właśnie wykład profesora z fizyki, gdzie on mówił, że fizyka jest 30 lat przed matematyką. Matematycy nie wymyślili jeszcze wzorów, jak to obliczyć. To jak zrobić obliczenia do tej fizyki, która teraz jest. No bo jest to w dużej mierze jest to tak zwana odrębna nauka, się taka pojawiła fizyki po pewnym, w pewnym czasie, w tym rozejściu się fizyki, fizyka teoretyczna. Ja tam fizyka teoretyczna. No wiesz, to jest ściśle związane z filozofią. Ale weźmy wszystkie nauki. Tam, wywodzą się z filozofii. To jest właśnie filozofia to jest teoretyzowanie, więc każda jest najpierw się tworzy tą teorię jakąś i próbuje się znaleźć na to dowody. Zainteresowałem grupę ludzi, którzy będą chcieli zgłębiać ten temat. To zgadza się. Jak przyjdzie ktoś i powie, że jest inaczej, no to jest coś głupi. Dużo takich praw było zmienionych przez lata. Nawet ktoś, że to jest trochę inaczej, albo dokładnie coś trzeba zmierzyć. A później to się udowadniał i wszystko się zmieniało. To tak się zmieniało, co to się zmieniało? Takie stricte matematyczne pojęcie mili chyba też się w zależności od którego się, z którym się umówił, ile ma mieć ta mila angielska. Raz miała 1,4. Wysokość Monteveresu też raz 1,7? 1,7. To była morska i lądowa. Nie, ja mówię o mile angielskiej. To było 1,4, później było 1,5, 1,12, teraz jest 1,6. Ale to się zmieniało. Kwestia
Kwestia wzorców. No kwestia wzorców. To jest 1 metr. No. No też jest problem. No tak. Tam mierzą włosy. Skąd się bierze 1 metr? Ze 100 centymetrów. A skąd się bierze 1 centymetr? Z 10 milimetrów. To mniej więcej tak trochę krok dużo. No. No ale jest to jakoś bardziej tam łatwiej podane niż jakieś mile, bo to tam po przecinku jakieś coś. Ale to też jest kwestia umowy. Świeć punć jak z serem. Jak to w Pulp Fiction było, że Royal z serem, bo oni tam mają system metryczny. Tak. To co jeszcze? To ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Ktoś chce gdzieś też kogoś zaprosić? Aha, no to ja jeszcze powiem jak na koniec. Idea spotkania się ogólnopolskiego nie umiera. W najbliższym czasie coś będzie się w tej kwestii działo. Będziemy robić to spotkanie u nas w Jarosławiu. Kongres ufologiczny. Nie będziemy jeździć do Łodzi, jak to ostatnio ktoś sugerował. Zrobimy stolicy paranormalni. Nie, już jest stolica, już okrzyknięto tę stolicę. Także jest zimowa stolica Polski, letnia stolica Polski. I paranormalna stolica Polski nie będzie. No. I nie ma problemów. Tam co prawda ktoś, cały czas pojawiają się prośby o jakieś wyjazdy, znaczy występy na wyjazdach. Ja mówię, ja tak cały czas odpowiadam. Słuchajcie ludzie, jak chcecie, zapewnicie transport, nocleg, koszty pobytu. My jesteśmy tani w użytku. Jak nagrywamy. Za siebie. Jak nagrywamy, bo tak, później to... Tak, właśnie jak nagrywamy, później to różnie bywa. Nie ma sprawy, przyjedziemy, zróbcie fajny tego. Zrobimy pogadankę jakąś fajną. No, rzućcie temat, my się przygotujemy. Obadamy sytuację. Bardzo, bardzo chętnie. Tylko mówię, jesteśmy grupą całkowitych amatorów i pasjonatów. Nie zarabiamy na tym pieniędzy, a nawet tracimy. Przynajmniej czerpiemy z tego jakąś przyjemność. Ze spotkań oczywiście. Czerpiemy. No to co? Dobranoc, płynanoc i do usłyszenia za tydzień. Klub Paranormalium. W Radio Paranormalium wysłuchali Państwo zapisu kolejnego spotkania Klubu Paranormalium w Jarosławiu, które odbyło się 4 marca 2017 roku w klubie Paradox. Naszych słuchaczy z Jarosławia, Rzeszowa i okolic gorąco zachęcamy do polubienia fanpage'u Klubu Paranormalium na Facebooku, bo tam zawsze dowiecie się Państwo o terminach i tematach kolejnych spotkań. A naszych słuchaczy z innych części Polski, jak zawsze, gorąco zachęcamy do zakładania podobnych klubów w swoich miejscowościach. Radio Paranormalium każdą taką inicjatywę wspomoże promocją.